Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie podczas konferencji popularno-naukowej Żołnierze i działacze powojennego podziemia niepodległościowego Nieznani Bohaterowie, organizowanej przez Fundację Kwartalnika Wyklęci. Zbigniew Herbert w wierszu Pan Cogito o potrzebie ścisłości napisał: Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli w walce z władzą nieludzką. I można powiedzieć, że te słowa Zbigniewa Herberta są mottem, które przyświeca organizacji dzisiejszej konferencji popularno-naukowej. Od kilkunastu lat temat żołnierzy wyklętych stawał się coraz bardziej znany w wyniku badań historyków, w wyniku badań regionalistów, ale także w wyniku tego, że w 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe obchodzone 1 marca na pamiątkę wydarzenia z 1951 roku, kiedy to zamordowani zostali członkowie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od tego czasu świadomość społeczna na temat powojennego podziemia niepodległościowego stawała się coraz bardziej znacząca. Niestety, trzeba z żalem jednak przyznać, że nawet takie nazwiska jak rotmistrz Witold Pilecki czy major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka znane są mniejszej części naszego społeczeństwa. A nie wspominając już o takich postaciach, o takich żołnierzach, którzy byli tak zwanymi zwykłymi żołnierzami czy dowódcami lokalnych oddziałów, o których pamięć trwa w rodzinach, wśród wąskiego grona historyków, regionalistów, osób, które zajmują się popularyzacją wiedzy o podziemiu niepodległościowym w lokalnej społeczności. I stąd właśnie organizacja tej konferencji, po to, aby przypomnieć o poszczególnych postaciach, o poszczególnych bohaterach, często nieznanych, o których warto, aby Polacy, aby Polska pamiętała, ponieważ to właśnie oni w czasach najtrudniejszych, w czasach komunistycznego zniewolenia, przechowali poprzez swoją działalność ideę niepodległej i suwerennej Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, warto przypominać o tych postaciach, warto edukować szczególnie młode pokolenie w przywiązaniu do tych wartości, które przyświecały żołnierzom wyklętym, a więc przede wszystkim hasłu Bóg, honor i ojczyzna. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom tej konferencji, którzy zgodzili się wziąć w niej udział, zarówno historykom, często utytułowanym, jak i regionalistom. Bez Państwa zaangażowania, bez Państwa długoletnich często badań, ta konferencja nie mogłaby być zorganizowana i nasi słuchacze nie mogliby usłyszeć tych niezwykle interesujących referatów. Dziękuję również Agencji Mienia Wojskowego za wsparcie organizacji tej konferencji. Agencja Mienia Wojskowego jest sponsorem tej konferencji popularno-naukowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce za objęcie patronatem honorowym tej konferencji. Podziękowania składam na ręce pana Janusza Kotowskiego, dyrektora tegoż muzeum, i warto przypomnieć o tym, że jest to pierwsza tego rodzaju placówka w naszej ojczyźnie. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Warto odwiedzić to miejsce. Jest to muzeum, które już istnieje, już funkcjonuje. No i tam również można poznawać losy zarówno tych znanych żołnierzy wyklętych, których biogramy są nam dość dobrze znane, jak i tych postaci, o których często nadal historia głucho milczy. Drodzy Państwo, chciałem również podziękować Łukaszowi Strzeleckiemu za wsparcie techniczne przy organizacji konferencji. Środowisko Fundacji Kwartalnika Wyklęci od 2014 roku prowadzi intensywne działania mające na celu popularyzację wiedzy o drugiej konspiracji. Od 2016 roku ukazuje się Kwartalnik Wyklęci, jedyne popularno-naukowe czasopismo zajmujące się historią powojennego podziemia niepodległościowego. Z kolei od 2019 roku tworzymy internetowy katalog żołnierzy wyklętych, lista wyklętych.pl, gdzie można znaleźć biogramy ponad 8 tysięcy żołnierzy i działaczy powojennego podziemia niepodległościowego. To oczywiście kropla w morzu potrzeb, to oczywiście dopiero początek katalogowania, zbierania podstawowych informacji o naszych bohaterach, o żołnierzach drugiej konspiracji. Często są to informacje bardzo lakoniczne. Można powiedzieć, że idea, która przyświecała tworzeniu internetowego katalogu żołnierzy wyklętych, jest zbieżna również z tematem dzisiejszej konferencji, aby oddać hołd żołnierzom, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Fundacja Kwartalnika Wyklęci prowadzi także działania edukacyjne w szkołach podstawowych i średnich.
tworzy wystawy, które są eksponowane w domach kultury, bibliotekach publicznych, domach pomocy społecznej, również w szkołach, po to właśnie, aby przedstawić poszczególne postaci z szeregów żołnierzy wyklętych. Od 2021 roku w Krakowie tworzymy Centrum Edukacji Patriotycznej imienia profesora Feliksa Konecznego przy ulicy Feliksa Konecznego, gdzie raz w miesiącu odbywają się spotkania dotyczące najnowszej historii Polski, jak również dotyczące spraw związanych z wartościami wynikającymi z cywilizacji łacińskiej. Również od 2021 roku wydajemy dzieła zebrane profesora Feliksa Konecznego, krakowskiego historyka i historiozofa, w ten sposób przypominając o dorobku naukowym, popularyzatorskim tej wybitnej postaci. Drodzy Państwo, dziękując jeszcze raz wszystkim uczestnikom tej konferencji oraz instytucjom oraz osobom, które przyczyniły się do jej organizacji, dziękuję również Państwu, słuchaczom, za to, że zechcieliście Państwo poświęcić swój czas, aby posłuchać historii o naszych bohaterach, żołnierzach wyklętych. Dziękuję serdecznie. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce to jest pierwsza placówka państwowa poświęcona upamiętnieniu podziemia antykomunistycznego, wielkich bohaterów, polskich bohaterów, którzy sprzeciwili się zbrojnie instalowaniu w Polsce zbrodniczego systemu komunistycznego. To jest ważna, nowa placówka w ziemi niezwykłej, bo ziemia ostrołęcka faktycznie doświadczyła tego powszechnego oporu wobec komunistów, a jeden z ubeckich oficerów pisał nawet, że było błędem zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę, należało tu na Ostrołękę, bo ludność tutaj taka oporna wobec tego czerwonego systemu. Jest wielką dla nas radością, jako dla młodego zespołu, że muzeum może współpracować z Fundacją Kwartalnika Wyklęci. To jest dla nas radość, bo środowisko, osoby, pan Kajetan Rajski, inne osoby skoncentrowane, zebrane wokół fundacji, wokół kwartalnika, te osoby gwarantują po pierwsze rzetelność historyczną. To jest wyjątkowo ważne, że możemy być pewni, że przekaz będzie taki jak należy, że będziemy poznawać ludzi, bohaterów, czasy, tak jak powinno się historię zgłębiać. Druga rzecz też cenna dla nas, wiemy, że środowisko kwartalnika fundacji pokazuje, przypomina naszych wielkich bohaterów nie tylko w jakiejś formie, można powiedzieć, sztywnych statystyk czy ram. Pokazywane są konkretne osoby, konkretni ludzie z krwi i kości, których możemy podziwiać, ale z których też możemy czerpać. Ważna dla nas rzecz to też sam temat konferencji. Żołnierze i działacze powojennego podziemia niepodległościowego. Nieznani bohaterowie. To jest niezwykle cenne, że możemy wspólnymi siłami przybliżać nie tylko tych, o których już wiele wiemy, którzy w pewnym sensie weszli już do jakiegoś kanonu polskich bohaterów, ale możemy też pochylać głowę nad osobami mniej znanymi, a ogromnie zasłużonymi, czy też takimi, których życie może inspirować. To jest niezwykle ważne, że trzeba często tych młodych ludzi, którzy potrafili dokonywać heroicznych wyborów, ciągle przypominać, bo to bywają ludzie nieznani. Trzeba cierpliwie, wytrwale pokazywać ich życie, ich decyzje, ich wierność postanowieniom, przysiędze, ale też pokazywać ich zwyczajność, bo faktycznie często to przecież ludzie zwyczajni, tacy jak współcześni młodzi ludzie pragnący dobrze się bawić, odnaleźć, zakochać się w tej osobie, z którą można spędzić życie, zakładać rodzinę, uczyć się, studiować, pracować. To ci, o których opowiadamy, o których chcemy opowiadać, to przecież faktycznie wielcy, ale zwykli, zwyczajni ludzie. Co więcej, w tej ich zwyczajności, wtedy gdy przyszedł czas próby, tym mocniej jaśnieje piękno, bohaterstwo i heroizm. Bo faktycznie, gdy myślimy o młodziutkiej, nastoletniej dziewczynie, która została uwięziona, bita, torturowana, a której ubecy cała ta machina być może proponowała nie tylko skrócenie cierpień, ale może jakąś karierę w resorcie, tylko za zdradę przyjaciół. I jeśli ta nastoletnia, zwyczajna dziewczyna potrafiła wytrwać
potrafiła narazić, oddać życie i wytrwać w wierności, przyjaźni, to faktycznie ten heroizm zwykłej dziewczyny sięga gwiazd. Tak jak wspominamy, wielu naszych bohaterów to już osoby znane, ale wciąż pozostają dziesiątki, setki tych, których warto przypominać, o których warto opowiadać. Bo faktycznie, czy jeśli się zastanowimy, czy nie zachwyca, nie inspiruje nas choćby postawa młodych żołnierzy, którzy, mówiąc dzisiejszym językiem, potrafili ufundować stypendium, zgromadzić środki dla dziewczynki z ubogiej rodziny, która była bardzo zdolna, która chciała się uczyć, a jej rodziców nie było stać na to, żeby wspomóc te jej marzenia. Albo czy nie zastanawia i nie zachwyca postawa młodych żołnierzy, którzy dzień po dniu wiernie strzegli i wspomagali ludność cywilną, broniąc zwykłych ludzi przed zbrodniczą władzą, czy też przed bezwzględnymi bandytami czy złodziejami. Albo czy nie warto pochylić głowę nad mądrością dowódcy, który w dramatycznym czasie, w dramatycznych sytuacjach, gdy trzeba było zlikwidować szpicla, konfidenta, łobuza, bandytę na egzekucję, na likwidację, nie wysyłał dowódca, mądry dowódca, ochotników czy młodziutkich żołnierzy, może często bardzo chętnych do różnych działań, tylko wysyła najbardziej uformowanych, tych, dla których śmierć nie będzie igraszką, nigdy nie spowszednieje. To są sprawy i postawy, wartości, którymi kierowali się nie tylko ci bardzo znani, o których już wiele wiemy, ale też często zwykli żołnierze, których wciąż warto przypominać. I wierzę, że nasza konferencja także temu będzie służyć, że oto słuchający, odbierający poznają kolejnych wielkich bohaterów, którzy będąc ludźmi zwyczajnymi potrafili wyznawać wartości, które są ponadczasowe, które są uniwersalne. Życzę wszystkim dobrego czasu, wartościowego, otwartego umysłu i serca, byśmy mogli poznawać bohaterów, modlić się za nich, kto potrafi, inspirować się ich życiem i jakby mocniej jeszcze podejmować odpowiedzialność za ten fragment polskiej rzeczywistości, który jest nam dany, za który właśnie powinniśmy być odpowiedzialni. Podpułkownik Ludwik Marszałek Zbroja, szef struktur Polskiej Podziemnej na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku, rocznik 1912, zamordowany przez komunistów w 1948 roku. Obecnie patron 16. Brygady Terytorialsów Dolnośląskich od 2020 roku. Tej postaci będzie dotyczył niniejszy wykład. Urodzony w Brzezinach na Rzeszowszczyźnie, koło Robczyc, koło Dębicy, taka mała wioska w rodzinie średnio zamożnej, syn młynarza Franciszka Marii, która zajmowała się domem, który po ukończeniu szkoły powszechnej poszedł do gimnazjum w Dębicy, do najbliższego miasteczka, które znajdowało się obok Brzezin. Tam kształcił się przez 8 lat do 1932 roku. Matura i pytanie, co dalej? Wykształcenie dalsze było dość kosztowne. Plany na Politechnikę Lwowską zawiodły. W związku z tym służba wojskowa. Wcześniej jeszcze krótki epizod w zakonie, miejscowy proboszcz w Brzezinach dojrzał Ludwika i widział go jako przyszłego księdza. Nie spodobała się dyscyplina młodemu Ludwikowi w klasztorze, bardziej spodobała się dyscyplina wojskowa. Ukończył szkołę podchorążych
rezerwy w piechoty w Komorowie, koło Ostrogi Mazowieckiej i tym samym został podporucznikiem służby stałej. Na zdjęciu jeszcze jako młody rekrut, obok siostra Emilia, która wspierała brata w różnych trudach służby wojskowej, gdy przyjeżdżał do domu, czy też nadlatywał samolotem, odbierała paczki zrzucane z samolotu od niego. I na lewym zdjęciu po prawej stronie Ludwik Marszałek w czasie zjazdu narciarskiego. Dwa takie okresy tej służby wojskowej to 15 pułk piechoty Wilków, 6 pułk lotniczy we Lwowie, wcześniej jeszcze w ramach praktyki oficerskiej 17 pułk piechoty w Rzeszowie. Tak przedstawiała się chronologia kariery wojskowej. Służąc w lotnictwie we Lwowie uległ wypadkowi lotniczemu i tym samym dyskwalifikacja komisji lekarskiej skierowała Ludwika do służby w piechocie 15 pułk piechoty Wilków. Tutaj na zdjęciu po prawej stronie z siostrą Emilią. W maju 1936 roku był delegowany, taki dość uroczysty epizod, do Wilna jako reprezentant pułku w celu asysty, gdzie złożono serce marszałka Józefa Piłsudskiego na roście u stóp matki. I potem agresja Niemiec nazistowskich na Polskę i Rosji bolszewickiej. Walka w 15 pułku piechoty, pod Praszką dostaje się do niewoli niemieckiej, ucieka z tej niewoli, powraca do rodziny, na rodzinne tereny, do Brzeźni, nie mógł powrócić, był znanym tam oficerem Wojska Polskiego. W związku z tym ukrywał się w okolicach, takim głównym punktem kontaktowym były Gumniska. Od lewej major Adam Lazarowicz, Ludwik w środku, Bronisław Pietrucha, adiutant Lazarowicza, Kazimierz Strącki-Kedywiak, między innymi człowiek biorący udział w odbijaniu więźniów, likwidacji konfidentów, Edward Fiołek, łącznik i podporucznik Stanisław Dydo, również oficer Kedywu. Te osoby nieprzypadkowo tutaj występują potem zarówno na Rzeszowszczyźnie, a także na Dolnym Śląsku. Ludwik Marszałek wspólnie z nimi będzie tworzył struktury konspiracji antysowieckiej w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Oryginalna kenkarta fałszywa oczywiście Ludwika i sztandar Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej w kilka różnych funkcji dość istotnych w tej konspiracji rzeszowskiej pod okupacją niemiecką pełnił. Taką kluczową była funkcja oficera szkoleniowego, czyli tego człowieka, który jeździł od placówek do placówek w obwodzie Dębica, prowadząc wykłady z taktyki i trenoznawstwa, obsługi broni, także ćwiczenia taktyczne w okolicznych lasach. Pełnił też funkcję komendanta pod obwodu Sędziszów Małopolski, a następnie komendanta obwodu Bickiego Armii Krajowej. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, likwidacyjnych, akcji na pociąg urlopowy niemiecki. Natomiast tym głównym zadaniem było przygotowanie swoich ludzi do uderzenia na Niemców w momencie kluczowym, czyli w czasie akcji Burza w lipcu i sierpniu 1944 roku. Na zdjęciu mamy komendę obwodu Dębickiego w czasie tej akcji i inspektora rzeszowskiego
majora Łukasza Cieplińskiego Pługa. Po bolszewików Ludwik pozostał w konspiracji antysowieckiej, zadbał też o swoich ludzi, zorganizował wcześniej pogrzeby tych poległych, którzy w czasie akcji Burza zginęli w walce z Niemcami, zakonspirował część swojej kadry dowódczej i musiał ukrywać się przed sowieckimi służbami bezpieczeństwa, które od razu po wejściu na Rzeszowszczyznę poszukiwały takich ludzi jak on. I tutaj do akcji wprowadza swoją siostrę Emilię Szlachtę na polecenie majora Lazarowicza. Po namowie brata Ludwika Emilia wchodzi do struktur komunistycznej bezpieczeństwa, zostaje maszynistką, sekretarką w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, stając się informatorem i wtyczką akoską. W tym czasie przekazała wiele, wiele bardzo cennych dokumentów, informacji dotyczących aresztowań, metod działania służb sowieckich, planowanych akcji aresztowań przez bezpiekę dla polskiego podziemia niepodległościowego. W tym czasie major Ludwik, marszałek, organizuje struktury terenowe, delegatury sił zbrojnych, potem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Rzeszowszczyźnie, jest między innymi szefem Wydziału Propagandy, tej najbardziej takiej istotnej, jednej z bardziej istotnych komórek Okręgu Rzeszowskiego, odpowiedzialnej za wydawanie podziemnej prasy, zbieranie informacji, redaguje między innymi podziemny biuletyn ze znamienną nazwą Ku Wolności. Z lewej strony Ludwik Marszałek, z prawej Weronika, jego żona. Ta działalność na Rzeszowszczyźnie i taka organiczna, czyli tworzenie struktur konspiracyjnych, komórek, wydawanie podziemnej prasy, zbieranie informacji o przeciwniku, o wrogach, czyli o Sowietach, polskich komunistach, kolaborantach, którzy poszli na służbę sowiecką, także udział w akcjach likwidacyjnych komunistycznej agentury trwa mniej więcej do połowy, do jesieni 1946 roku. Potem zostaje delegowany na Dolny Śląsk do tworzenia tam struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie, można powiedzieć, zupełnie obcym, bo to Dolny Śląsk, Wrocław, wcześniej tereny należące do Rzeszy, gdzie następuje migracja wielu, wielu ludzi z różnych terenów. Budowa tych struktur w tak zatomizowanym społeczeństwie, gdzie ludzie się nie znają, polegać mogła głównie tylko na tych, których wcześniej znaliśmy, czyli na osobach, z którymi wcześniej współpracowaliśmy, i pozyskiwaniu bardzo, bardzo ostrożnie nowych, nieznanych ludzi. Także od jesieni działa na Dolnym Śląsku z zadaniem odtworzenia po podpułkowniku Mieczysławie Szumańskim, poprzednim szefie WiN-u dolnośląskiego, który zagrożony aresztowaniem przedostał się do Francji, odtwarza te struktury dolnośląskie, bazując przede wszystkim na ludziach, z którymi wcześniej współpracował na Rzeszowszczyźnie. I tutaj główne takie role odgrywa wspomniany podporucznik Stanisław Dydo-Steinert, który zostaje szefem Wydziału Organizacyjnego Zarządu Dolnośląskiego WiN-u, Władysław Cisek, ROM, asystent Politechniki Wrocławskiej w czasie okupacji niemieckiej, internowany między innymi na Węgrzech, podporucznik Jan Klamut, także żołnierz Dębickiej Armii Krajowej, wówczas oficer komunistycznego wojska, i Helena Sierżyńska, która pełni funkcję łączniczki, osoby prowadzącej punkt kontaktowy, także maszynistki przepisującej
sprawozdania informacyjne. Te kierunki, formy działalności na Dolnym Śląsku były bardzo podobne jak na Rzeszowszczyźnie, jednakże w bardziej ograniczonym takim zakresie terytorialnym. Był kolportaż podziemnej prasy, było zbieranie informacji o przeciwnikach, o kolaborantach, o funkcjonariuszach sowieckich, opracowywanie sprawozdań dla władz w Krakowie. Potem te sprawozdania szły do rządu Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na uchodźstwie w Londynie. Także lata 1946-1947 to jest ten okres dolnośląskiej działalności majora Ludwika Marszałka. Wówczas posługuje się dokumentami wystawionymi przez Dębicką Armię Krajową na nazwisko Ludwik Kulczycki. Widzimy to na slajdzie. 26 marca 1947 roku major Adam Lazarowicz przekazał dowództwo nad strukturami Dolnośląskiego WiN-u majorowi Ludwikowi Marszałkowi. Odbyło się to w lokalu przy ulicy Brenta 53 w bardzo ładnej takiej willowej dzielnicy, niezbyt mocno zniszczonej działaniami wojennymi. I od tego czasu major Ludwik Marszałek jest pełnoprawnym szefem struktur Polski Podziemnej na Dolnym Śląsku. To jest już też okres, kiedy komuniści, służby sowieckie coraz bardziej rozpracowują, rozpoznają polskie podziemie niepodległościowe i od jesieni 1947 roku możemy już mówić o infiltracji agenturalnej i coraz większych aresztowaniach postępujących od zarządu czwartego Zrzeszenia WiN majora Łukasza Cieplińskiego, które potem schodzą w dół na poszczególne okręgi. 12 grudnia 1947 roku we Wrocławiu na spotkaniu ulicznym kontaktowym major Ludwik Marszałek w wyniku zdrady łącznika, który doprowadził funkcjonariuszy bezpieki na to spotkanie, zostaje aresztowany. Wcześniej ten łącznik został zatrzymany i zwerbowany jako agent tajny, współpracownik pseudonim Kruk. Zostaje aresztowany na tym ulicznym spotkaniu, przewieziony do bezpieki wojewódzkiej. Major Jan Jurkowski na zdjęciu poniżej był tym oficerem, który doprowadził do ujęcia marszałka i właściwie nadzorował ten cały proces likwidacji struktur Dolnośląskiego WiN-u. Sankcję prokuratorską wystawia major Jan Unterweiser Werl-Orliński. Tutaj na zdjęciu powyżej gmach więzienia i wojskowego sądu rejonowego. Ciężkie śledztwo, ponad półroczne, nadzorowane przez majora Eliasza Kotona, wcześniej służącego w bezpiece białostockiej, zwanego kulawym majorem na Białostoczyźnie. Wydarzył mu się taki przypadek, że jadąc samochodem zobaczył transparent wzdłuż drogi antykomunistyczny rozwieszony przez żołnierzy Armii Krajowej, partyzantów, którzy zastawili zasadzkę. Nadgorliwy major wysiadł z samochodu, wyrwał ten transparent, pod którym była mina i tym samym stracił jedną z nóg. To jest człowiek, który odpowiadał za zastępca szefa bezpieki wrocławskiej, który odpowiadał za śledztwo wobec grupy Ludwika Marszałka. Po prawej stronie zbieżność nazwisk zupełna. Józef Marszałek, który z kolei strażnik więzienny, który z aresztu śledczego doprowadzał majora Ludwika Marszałka zbroję na przesłuchania. Zapamiętał go mniej więcej
w ten sposób. Marszałka przez częste przesłuchiwania doprowadzono do obłędu i utraty mowy. Ten wychudzony o wklęsłych oczach człowiek zwijał się w celi z bólu i bez przerwy obiema rękami masował głowę. Jednak nie można go było doprowadzić do lekarza, bo o zdrowiu aresztowanych decydowali oficerowie Wydziału Śledczego. Zdjęcie majora Ludwika Marszałka po aresztowaniu 12 grudzień 1947 roku. Szef wywiadu i kontrwywiadu Dolnośląskiego WiN-u, wspomniany Władysław Cisek, aresztowany 13 grudnia 1947 roku. Podporucznik Stanisław Dydo-Steinert, szef Wydziału Organizacyjnego, aresztowany w kościele w zasadzce 18 grudnia 1947 roku. Również wydany w wyniku zdrady przez łącznika, który doprowadził bezpiekę na to spotkanie. Podporucznik Jan Klamut, informator w komunistycznym wojsku pozyskany przez Ludwika Marszałka, aresztowany w styczniu 1947 roku w Kłodzku. Aleksander Majkowski, szef Wydziału III Operacyjnego, który nadzorował na poziomie Dolnego Śląska całą operację rozbicia struktur dolnośląskiej bezpieki. Po lewej, po prawej major Jan Starzycki, który przejmował i majora Ludwika Marszałka, i jego podkomendnych, mówiąc kolokwialnie, w celu przemielenia przez śledztwo i wydobycia wszelkich informacji przydatnych do działań operacyjnych i procesowych. Tą sprawę w Wydziale Śledczym nadzorował kapitan Felix Rosenbaum, widoczny tutaj na zdjęciu, potem awansowany do stopnia majora. 10 sierpnia zaczyna się rozprawa. Ludwikowi Marszałkowi udaje się przekazać gryps do żony. Ostatni właściwie taki gryps widoczny tutaj na zdjęciu bez cenzury. Sprawa grupowa Komendy Zarządu Okręgu Dolnośląskiego WiN-u. Wyrok śmierci dla czterech ludzi. Ludwik Marszałek, Stanisław Dydo, Władysław Cisek, Jan Klamut. Skazani tutaj przez widocznego majora Aleksandra Warenhaupta Welwareckiego na karę śmierci. Potem przeniesienie do więzienia na ulicy Klęczkowskiej. Procedury były takie, że został osadzony w osobnej izolatce, w tak zwanej celi śmierci, w której non-stop paliło się światło. Strażnicy więzienni co pewien czas sprawdzali stan więźnia. Wszelkie odwołania do Bolesława Bieruta nie skutkowały. Przychodzi rozkaz, aby wykonać orzeczoną karę śmierci. Na zdjęciu strażnik więzienny Stanisław Kondracki dostarcza do więzienia na Klęczkowskiej wspomnianą decyzję Bieruta, co oznacza już uruchomienie procedury egzekucji. Tutaj widzimy drogę, jaką czwórka skazanych odbyła przed egzekucją. Tym korytarzem wychodzili na dziedziniec więzienny, gdzie zostali rozstrzelani przez pluton polskich czekistów, czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W celi śmierci Ludwik Marszałek zdołał jeszcze z chleba wykonać serce i różańce dla dzieci, dla syna Krzysztofa i dla córki Marii, które poprzez kapelana więziennego dotarły do więzienia. Dziedziniec egzekucyjny 27 listopada 1948 roku. Czwórka skazanych zostaje wyprowadzona na ten dziedziniec. Na tą egzekucję specjalnie z Krakowa przybył porucznik Roman Szachtej, który wcześniej pozyskał jako agenta Stanisława Dydę.
Z tym, że Dydo po podpisaniu deklaracji współpracy od razu zbiegł, więc można powiedzieć, że tutaj przyjechał, aby dopilnować, aby niedoszły agent został zabity. To właściwie taki ewenement, żeby ktoś obcy z innej jednostki bezpieki przyjeżdżał oglądać egzekucję na terenie Dolnego Śląska. Pluton Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc ci wspomniani czekiści, taki odpowiednik wojsk wewnętrznych NKWD w Sowietach. 27 listopada 1948 roku o godzinie 17.30 ta czwórka, major Ludwik Marszałek, Stanisław Dydo, Władysław Cisek i Jan Klamut, zostaje przez pluton KBW dowodzony przez porucznika Romana Szachteja w obecności naczelnika więzienia Stanisława Adamskiego rozstrzelana. Zgon stwierdził Franciszek Wróżewicz, lekarz wojskowy widoczny tutaj na zdjęciu. Tak kończy się służba dla Polski tych czterech ludzi zabitych, zamordowanych, zabitych w wyniku orzeczenia komunistycznego Trybunału Wojskowego. Tutaj na zdjęciu rodzina majora Ludwika Marszałka zapala świeczki na jego grobie na cmentarzu osobowickim. W czasie, kiedy major był aresztowany, bezpieka w Żninie aresztowała również Emilię Marszałek, która została zdekonspirowana jako wtyczka Armii Krajowej w bezpiece rzeszowskiej. Otrzymuje karę śmierci, zamienioną potem ze względu na stan zdrowia na 8 lat więzienia. Po prawej na zdjęciu w Bieżanowie Krakowskim siedzi z córką przed swoim domem w końcu lat 90., także dożyła sędziwego wieku. Tutaj ta czwórka jest właściwie ludzi, działaczy WiN-u, oficerów Armii Krajowej, żołnierzy, symbolem tej walki powojennej prowadzonej przez polskie podziemie niepodległościowe, tej tragicznej walki, kiedy to pokolenie akowskie zostało przez Sowietów i ich polskich kolaborantów zdziesiątkowane, wymordowane. W Warszawie bezpieka zamordowała też działacz czwartego zarządu głównego WiN-u Pługa, Łukasza Cieplińskiego, Józefa Batorego Argusa, Karola Chmiela Groma, Mieczysława Kawalca, pseudonim Iza, wspomnianego Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra, Franciszka Błażeja, pseudonim Tadeusz i Józefa Rzepkę, pseudonim Krzysztof. Do dzisiaj trwają poszukiwania ich szczątków. Historia potoczyła się tak, że polegli, zamordowani przez bezpiekę, szef tych ludzi stał się patronem 16 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej na Dolnym Śląsku, powołanej w 2019 roku dowództwo we Wrocławiu, batalion lekkiej piechoty we Wrocławiu i Kłodzku, dowódca pułkownik Artur Barański. Awans na podpułkownika major otrzymał w 2020 roku. W tym roku również Instytut Pamięci Narodowej wyda wznowienie albumowe biografii majora. Podpułkownik Ludwik Marszałek, pseudonim Zbroja. Także dziękuję za uwagę. Wśród postaci związanych z konspiracją niepodległościową, antykomunistyczną na Warmii i Mazurach po 1945 roku, jako pierwszą chciałbym Państwu zaprezentować sylwetkę Franciszka Trojanowskiego, twórcy Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Olsztynie w 1945 roku. Zanim doszło do jego pojawienia się na terenie Warmii
po zakończeniu II wojny światowej. Musimy oczywiście kilka słów poświęcić jego wcześniejszym losom. Franciszek Trojanowski urodził się w Warszawie 4 października 1899 roku. Tam dorastał, ukończył gimnazjum, a musimy pamiętać, że był to czas, kiedy na nowo w polskich marzeniach pojawiła się myśl o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W wielu miejscach, głównie w Galicji, ale także w Warszawie, nastąpiło ożywienie głównie wśród młodzieży. Powstawały różne formacje konspiracyjne, polityczne, także o inklinacjach militarnych. Do eskalacji tych marzeń o wolności doszło w okresie Wielkiej Wojny. Wtedy właśnie Franciszek Trojanowski wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. A kiedy na mocy aktu 5 listopada 1916 roku na terenie ziem polskich okupowanych przez mocarstwa centralne zaczęto organizować polską siłę zbrojną, to do tej formacji wojskowej wstąpił Franciszek Trojanowski. W 1918 roku wybuchła niepodległa Polska. I jednym z naczelnych wyzwań tworzącej się Polskiej Republiki było tworzenie, organizowanie formacji zbrojnych, które wywalczyłyby, a następnie obroniły polskie granice. I w wojsku znalazł się Franciszek Trojanowski i z wojskiem związał znaczną część swego późniejszego życia i swoich życiowych doświadczeń. Walczył m.in. w 1918 roku w czasie walk polsko-ukraińskich o Lwów, potem w składzie 81. Pułku Piechoty uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, wziął również udział w wyprawie generała Lucjana Żeligowskiego na Wilno. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w latach 1926-1933 stacjonował jako oficer w 61. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Następnie został skierowany do Korpusu Ochrony Pogranicza, do batalionu Rokitno, skąd z kolei został oddelegowany do 57. Pułku Piechoty w Poznaniu, gdzie zajmował się kierowaniem przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Gdy we wrześniu 1939 roku Niemcy, a potem Związek Sowiecki napadły na Polskę, to oczywiście Franciszek Trojanowski był żołnierzem Wojska Polskiego, oficerem Wojska Polskiego i w tej kampanii wrześniowej aktywnie uczestniczył. Walczył m.in. w bitwie nad Buzurą. Kiedy udział w walce w mundurze był już niemożliwy, Franciszek Trojanowski przywdział odzież cywilną i postanowił przedostać się do Warszawy. Gdy tam trafił, przypomnijmy, że było to jego rodzinne miasto, Warszawa znajdowała się już pod niemiecką okupacją. Jednak Trojanowski, jak znaczna część kadry oficerskiej tamtego czasu, nie uznał faktów dokonanych, nie znaczy nie uznał faktu okupacji niemieckiej i zaangażował się w działalność podziemną. Spotkał swoich kolegów oficerów, którzy w tym czasie funkcjonowali już w ramach Chłopskiej Organizacji Wolności Racławice. Ta Chłopska Organizacja Wolności Racławice była strukturą kontynuującą tradycję i taką działalność przedwojennego Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej SIEW. Była to organizacja tego ruchu tak zwanego ruchu młodowiejskiego, która działała w środowiskach wiejskich, w środowiskach wiejskiej młodzieży. I teraz już w warunkach okupacyjnych pod nową nazwą Chłopska Organizacja Wolności Racławice zamierzała kontynuować swoją pracę wśród tych dotychczas sobie poznanych środowiskach, ale ponieważ mamy warunki okupacyjne, więc bardzo ważnym elementem pracy Racławic stała się działalność wojskowa.
Trojanowski trafił do Wydziału Wojskowego w Chłopskiej Organizacji Wolności Kacławice i w ramach prac w tym Wydziale Wojskowym uczestniczył w tworzeniu podziemnej Polskiej Organizacji Zbrojnej, później Polskiej Organizacji Zbrojnej Znak, POZ Znak. Początkowo pracował w Komendzie Głównej POZ-u, stamtąd został oddelegowany do Lublina z zadaniem tworzenia okręgu lubelskiego POZ-u i trzeba powiedzieć, że w ciągu następnych 2 lat z tego zadania wywiązał się bardzo sprawnie, bowiem nie tylko stworzył prężnie działający okręg, w pierwszej fazie działalności POZ-u liczył on z pewnością ponad 1000 osób, 1000 członków, ale również zainicjował szereg aktywnych form konspiracji. Jedną z nich, a uczestniczył w tym również osobiście ze względu na miejsce zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, od gdzie był odpowiedzialny za sprawy meldunkowe, jedną z tych form działalności konspiracyjnej była działalność legalizacyjna, czyli dostarczanie fałszywych, podrobionych dokumentów bądź oryginalnych dokumentów z fałszywymi danymi dla osób poszukiwanych. No niestety ta działalność w pewnym momencie stworzyła zagrożenie dla wielu osób związanych z Franciszkiem Trojanowskim. Nastąpiła wsypa i wówczas okazało się, że Trojanowski jest zbyt rozpoznawalny jako komendant okręgu w Lublinie, musi to miasto opuścić i wówczas powrócił do Warszawy. Był to już rok 1942, kiedy te dynamicznie rozwijające się okręgi POZ-u, nie tylko okręg lubelski, bo była to organizacja, która działała w całym kraju, podporządkowały się akcji scaleniowej z Armią Krajową i przekazały swoje aktywa właśnie do struktur podziemnego wojska. I tak się stało również w przypadku Franciszka Trojanowskiego, który został już w ramach Armii Krajowej oddelegowany dla szefa Wydziału Szkoleniowego w podokręgu Białowieża Armii Krajowej. Podokręg Białowieża obejmował powiaty dawnego województwa warszawskiego leżące na wschód od Warszawy. Nie było to przypadkowe skierowanie, bowiem komendantem tego podokręgu Białowieża został były komendant główny POZ-u Hieronim Suszczyński, pseudonim Szeliga. Franciszek Trojanowski jako osoba odpowiedzialna za szkolenie bojowe, no można powiedzieć, osiągnął tam znaczny sukces, bo z kilku tych wschodniomazowieckich powiatów co najmniej kilkuset uczestników, żołnierzy, konspiracji, oficerów, podoficerów brało udział w kursach i szkołach podchorąży, które organizowano w ramach komendy podokręgu Białowieża. Wśród nich było kilku oficerów z obwodu Radzymin Armii Krajowej, którzy potem będą jego bliskimi współpracownikami na terenie samego Olsztyna już po zakończeniu wojny, już w 1945 roku. W początkach 1944 roku Franciszek Trojanowski spotkał swego dawnego dowódcę z 57. Pułku Piechoty w Poznaniu, pułkownika Stanisława Grąskiego, który w tym czasie kierował obszarem zachodnim Armii Krajowej. I pułkownik Grodzki poszukiwał kogoś, kto mógłby bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu Okręgu Pomorskiego AK. Tam sytuacja na Pomorzu była bardzo skomplikowana, bowiem były to ziemie wcielone do III Rzeszy. Niemiecki terror był tam wyjątkowo okrutny i bezwzględny wobec ludności polskiej. Odbywały się wysiedlenia tych, których uznawano za Polaków. Starano się nakłonić pozostałą ludność do przyjęcia Volkslisty. Te działania konspiracyjne były rzeczywiście wielkim wyzwaniem w tych warunkach, które stworzyli Niemcy na terenie Pomorza. Niekoniecznie władze konspiracyjne postrzegały to jako wystarczające zaangażowanie i chciano w ten sposób poprzez umieszczenie oficera z zewnątrz w strukturach komendy okręgu mieć pewną kontrolę, przyjrzeć się tej skuteczności pracy konspiracyjnej.
I Stanisław Grodzki zaproponował wyjazd na Pomorze Franciszkowi Trajanowskiemu. Dlaczego jemu? No bo przecież przez kilka lat pracował jako oficer w Wojsku Polskim na terenie Bydgoszczy, więc wydawało się, że ten teren pomorski jest mu dosyć dobrze znany. Okazało się to nie takim prostym wyzwaniem, bowiem nowa twarz w komendzie okręgu nie wzbudziła entuzjazmu pomorskich konspiratorów. Powstaje pytanie, czy powierzono mu, Trojanowskiemu, funkcję komendanta okręgu, czy tylko inspektora, który miał zweryfikować dotychczasowe osiągnięcia konspiracyjne. Tam doszło do tarć, o których nie będę w szczegółach mówił. Pojawiły się nawet zarzuty wobec Trajanowskiego, że nie jest dostatecznie przygotowany do pracy w tak trudnym terenie, że ma zbyt duże wymagania w stosunku do miejscowej konspiracji. Pozostaje jednak faktem, że Trajanowski, no, jego możliwości funkcjonowania na terenie okręgu pomorskiego były stosunkowo ograniczone. Przychodzi koniec wojny na teren już nie ziem centralnych, ale również na Pomorze. Na wiosnę 1945 roku, w styczniu, lutym, wkracza Armia Czerwona i zmienia się również zadanie konspiracji. W styczniu 1945 roku została rozwiązana Armia Krajowa. Następuje pewna dezorganizacja podziemia, a jednocześnie próby działania w nowych warunkach konspiracyjnych. Na Pomorzu pojawiają się nowi oficerowie rozwiązanej już Armii Krajowej. To m.in. pułkownik Jan Szczurek-Cergowski, pseudonim Sław Bor, oraz Kazimierz Leski-Bradl, którzy mają przejąć kontrolę nad obszarem zachodnim i jak gdyby na nowo uporządkować kwestie konspiracji w tych województwach czy w tych okręgach konspiracyjnych, które znajdują się na północy i zachodzie kraju. Powstaje nowa struktura, delegatura sił zbrojnych i w ramach tej delegatury sił zbrojnych następuje próba przeniesienia konspiracji również na teren dawnych ziem poniemieckich, Warmii i Mazur, ponieważ pułkownik Franciszek Trojanowski dodam tu, że w okresie konspiracji o II wojny światowej, w okresie II wojny światowej używał pseudonimów Fala, Toruńczyk. Nie może funkcjonować na Pomorzu ze względu na wcześniej zaistniałe tam sytuacje w ramach Komendy Okręgu Pomorskiego, więc Szczurek-Cergowski proponuje mu podjęcie prób tworzenia delegatury sił zbrojnych na Warmii i Mazurach, na ziemiach poniemieckich włączonych dopiero co do Polski, w ramach okręgu Rybitwa DSZ-u. I Franciszek Trojanowski przyjął tą propozycję, natomiast stanęło przed nim niebagatelne wyzwanie, bo wiem, te struktury konspiracyjne można było tworzyć dopiero wtedy, kiedy byliby na terenie Warmii i Mazur ludzie, którzy mieliby doświadczenie konspiracyjne, mieliby to polskie poczucie patriotyzmu, a jeszcze w pierwszej połowie 1945 roku stacjonują tam ogromne siły Armii Czerwonej, zresztą jak w całym kraju, natomiast znaczna część ludności to jest ludność bądź pochodzenia polskiego, ale mająca poczucie przynależności do państwa niemieckiego, bądź po prostu jeszcze Niemcy. Do tego dodajmy ogromny terror, który ma miejsce w 1945 roku, realizowany przez sowieckie struktury okupacyjne. No i w efekcie to wyzwanie, które stoi przed Franciszkiem Trojanowskim, pułkownikiem, który przyjmuje teraz pseudonim Trzon, jest bardzo złożone. Szuka przede wszystkim kadr, które mogłyby włączyć się w tworzenie tego okręgu Rybitwa delegatury sił zbrojnych. Znajduje je w dwóch źródłach.
na teren Olsztyna w połowie 1945 roku przyjeżdża grupa oficerów związanych niegdyś z Armią Krajową w obwodzie Radzymin. To jest komendant obwodu Jan Nowak. To jest były szef KDW-u Kajetan Fiołkowski. To jest szef BIP-u obwodowego Włodzimierz Mroczkowski i kilka jeszcze innych osób. Ale także w Olsztynie pojawia się grupa oficerów pochodzących z okręgu radomskiego Armii Krajowej. Wśród nich Stanisław Szwarc, który teraz używa nazwiska Piotr Bronikowski, kiedyś odpowiedzialny za BIP w obwodzie Sandomierz AK. I oto z tej grupy oficerów zostaje sformowane kierownictwo okręgu Rybitwa Delegatury Sił Zbrojnych, które podlega Trzynowi. My do niedawna nie byliśmy przekonani, nie mieliśmy takiej pewności, czy rzeczywiście Trzon pojawiający się na dokumentach podpisywanych tym pseudonimem z okręgu olsztyńskiego DLSZ-u to jest Franciszek Trojanowski. Dopiero porównanie podpisów, literek, które pojawiają się i w tych podpisach odręcznych Trzon, z pełnieniem Trzon i podpisach nazwiskiem Franciszka Trojanowskiego pokazują, że to jest jeden charakter pisma. Takim potwierdzeniem tych przypuszczeń, już nie budzącym wątpliwości, jest dokument, który niedawno otrzymałem od profesora Bogdana Szanowskiego z Gdańska, który to dokument dotyczy Pomorza, jest podpisany jeszcze pomorskim pseudonimem Trojanowskiego Toruńczyk, ale sygnowany już jako komenda okręgu Delegatury Sił Zbrojnych Rybitwa. A więc nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia z tą samą osobą, a ten dokument dotyczy propozycji wniosków awansowych i odznaczeniowych dla kilku członków komendy okręgu pomorskiego. W Olsztynie czy na terenie Warmii i Mazur ta działalność Delegatury Sił Zbrojnych i Okręgu Rybitwa nie rozwija się w sposób dynamiczny. Jest to raczej struktura szkieletowa, ograniczająca się właściwie do samego Olsztyna i kilku oficerów, którzy tam mieszkają, plus jedno, dwa miasta poza samym Olsztynem. Zachowały się z tamtego czasu liczne raporty wywiadowcze, niektóre podpisane, jak wspomniałem już o tym, przez Trzona, pokazujące sytuację na Warmii i Mazurach. Natomiast Trzon kilkakrotnie wyprawia się do Poznania, żeby tam spotykać się z najpierw komendantem Delegatury Sił Zbrojnych w obszarze zachodnim, a od września 1945 roku, od przekształcenia, od utworzenia Zrzeszenia WIN, które przejęło struktury dotychczasowy dorobek organizacyjny DSZ, to już z prezesem obszaru zachodniego WIN-u, czyli Janem Szczurem Cergowskim, z Kazimierzem Leskim i z innymi osobami pełniącymi określone funkcje czy w obszarze, czy na terenie okręgu na przykład poznańskiego. No i w listopadzie 1945 roku następuje wsypa, który w obszarze zachodnim. Na szczęście Trojanowski uniknął tej wsypy, ale też znika z terenu Olsztyna. Natomiast ta grupa oficerów, którą do Olsztyna ściągnął lub która została oddelegowana i część była zaangażowana w działalność DSZ WIN na tym terenie, traci kontakt z kierownictwem organizacyjnym. Sam Trojanowski, mając świadomość, że o włos uniknął aresztowania w samym Poznaniu, wyjeżdża do Warszawy, a potem do Lublina. On wprawdzie, kiedy potem został aresztowany przez bezpiekę, zeznawał, że w Warszawie znalazł się już w 1945 roku i w 1945 roku rozpoczął studia w Lublinie. To dokumenty studenckie, które udało mi się obejrzeć, wskazują, że nastąpiło to dopiero w roku 1946. Nie został aresztowany za działalność konspiracyjną, raczej za wypowiedzi, które skupieni wokół niego donosiciele skrzętnie przekazywali do komunistycznych władz bezpieczeństwa. Znano wprawdzie jakieś wątki związane z jego działalnością konspiracyjną, nie
potrafili jednak bezpieczniacy lubelscy skojarzyć tych wątków z okresem powojennym i z terenem Warmii i Mazur, z jego obecnością na Warmii i Mazurach. W efekcie został skazany na kilkanaście miesięcy obozu. Jednak ze względu na zły stan zdrowia, zapewne będący wynikiem i ciężkich doświadczeń, i jednak nie takiego młodego już wieku, ale także i metod śledczych prowadzonych przez bezpiekę, został wcześniej, został wypuszczony z tego więzienia. Można powiedzieć, zamknął się w sobie, no, pełnił, oczywiście pracował, prowadził życie zawodowe, niemniej jednak unikał jakichkolwiek rozmów i kontaktów, które by pozwoliły funkcjonariuszom UB na powrót do aresztowania. Wciąż otoczony był przez donosicieli, przez agenturę i zmarł w 1957 roku. Prawdopodobnie przed śmiercią przygotowywał jakieś materiały wspomnieniowe dotyczące i okresu wojny, i tego okresu tuż powojennego, a więc zapewne i w tych wspomnieniach w jakiś sposób odniósł się do okresu pracy w Olsztynie, co byłoby dla nas bardzo cenną wskazówką, materiałem. Niemniej jednak tych wspomnień nie udało się póki co odnaleźć. Wiemy o nich, bo jeden z współpracowników bezpieki informował o tym swoich zwierzchników, że przed śmiercią taki materiał był przygotowywany z zamiarem publikacji. Pamiętajmy, to był rok 57, a więc czas, kiedy już po, w ramach tak zwanej odwilży październikowej, te cęgi cenzury zostały w jakimś tam stopniu złagodzone i wydawało się, że można powiedzieć czy napisać więcej niż nieco wcześniej, bo wcześniej groziłoby to określonymi represjami. Czekamy na możliwość dotarcia do tego materiału, jeżeli się zachował. Bohaterem mojego wystąpienia będzie podporucznik Wiktor Sumiński-Kropiwo, żołnierz niezłomny z oddziału Władysława Dubielaka Myśliwego. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej i rozwiązaniu Armii Krajowej na terenie powiatu gostynińskiego prowadził działalność oddział Ruchu Oporu Armii Krajowej pod dowództwem Władysława Dubielaka Myśliwego. Działalność była skierowana przeciwko komunistycznemu aparatowi represji. Oddział zrzeszał blisko 30 konspiratorów i był podzielony na 3 plutony. Jednym z żołnierzy walczących w oddziale Myśliwego był pochodzący z Koszalówki podporucznik Wiktor Sumiński-Kropidło, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 1 września 1947 roku na karę 15 lat więzienia. Wiktor Sumiński-Kropidło, od 2016 roku podporucznik w stanie spoczynku, kawaler orderu Polonia Restituta, odszedł na wieczną wartę 4 marca 2018 roku w szpitalu w Gryficach. Wiktor Sumiński to bardzo piękna postać, choć nieznana w szerszym kręgu badaczy historii. Członek Polskiego Związku Powstańczego, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej, można powiedzieć bohater drugiego planu. Człowiek pełen pokory, a jednocześnie empatii, zamieszkały od 1957 roku w gminie Resko w województwie zachodniopomorskim. Warto podkreślić, że nawet lokalna społeczność, wśród której Wiktor Sumiński żył, pracował, nie zdawała sobie sprawy z tego, że w jej gronie mieszka człowiek z tak piękną biografią. Wynikało to zapewne z tego, że Wiktor nigdy nie kreował się na bohatera. Wręcz odwrotnie. Za bohaterów uważał swoich kolegów, przede wszystkim zaś swojego dowódcę, straconego w 1955 roku w rakowieckim więzieniu. Można powiedzieć, że Wiktor Sumiński całym swoim życiem poświadczył wierność złożonej w 1955
1942 roku na ręce swojego dowódcy przysiędze żołnierza AK, ślubując wierność Bogu, honorowi i ojczyźnie. Wiktor Sumiński to rocznik 1921, tak więc pochodził z pokolenia Kolumbów, które urodziło się już w niepodległej ojczyźnie i zostało wychowane dla Polski w rodzinie i szkole. Był najmłodszym z 12 dzieci Jana i Marianny Sumińskich. Wychowało się 9 dzieci. Wiktor od początku poznał ciężką pracę, bowiem rodzice, chcąc utrzymać tak liczną rodzinę i taką gromadkę dzieci, musieli wspólnie z dorastającymi dziećmi ciężko pracować. Ale nie zapominali też o przekazaniu młodszemu pokoleniu podstawowych norm moralnych. Nasz bohater ukończył 4-klasową szkołę powszechną. Zawsze z wielkim szacunkiem wspominał nauczycieli i fakt, że przekazywali uczniom wychowanie patriotyczne oraz gotowość do służby ojczyźnie. W jednym ze wspomnień napisał: przed wojną nauczyciele byli wielkimi patriotami i w takim duchu nas uczyli. Z domu rodzinnego i ze szkoły wyniósł system wartości, który wpłynął na wybory, jakich dokonywał w życiu. Już po zakończeniu kampanii wrześniowej, wspólnie ze swoimi starszymi braćmi, Stefanem i Henrykiem, żołnierzami w rezerwie, oraz kolegami z najbliższej okolicy, rozpoczęli działalność konspiracyjną. Pozyskiwali prasę wydawaną przez Związek Walki Zbrojnej, później Armię Krajową, i przenosili ją, kolportując wśród kolegów z oddziału. Sporządzali spisy poległych żołnierzy września, pozyskiwali z pola walki pod Dobrzykowem broń zostawioną tutaj przez walczące w obronie lewego brzegu Wisły oddziały z Armii Pomorze. Prowadzili też obserwacje osób, które podejmowały współpracę z okupantem. Działając w warunkach konspiracyjnych, Wiktor musiał uważać, aby nie stać się ofiarą łapanki organizowanej przez Niemców czy wywózki na przymusowe roboty do Niemiec. Na przełomie 1939-1940 roku Wiktor Sumiński wstąpił do Polskiego Związku Powstańczego, a następnie do drużyny ZWZ AK, której dowódcą był Władysław Dubielak, noszący wówczas pseudonim Biały. W 1942 roku złożył przysięgę i włączył się aktywnie w dalsze działania oddziału Białego. Oddział inicjował pomoc dla aresztowanych i wysiedlonych osób, utrzymywał łączność między poszczególnymi drużynami, doskonalił umiejętność posługiwania się bronią, pozyskiwał broń i przekazywał ją dla potrzeb partyzantów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Należy podkreślić wielką rolę domu rodzinnego państwa Sumińskich, gwarantującego spotykającym się tutaj konspiratorom pełną pomoc i zaufanie. Tu odbywały się zbiórki żołnierzy Armii Krajowej. Tutaj Władysław Dubielak udzielał swoim podkomendnym instruktażu, jak posługiwać się bronią. Tu mieścił się jeden z magazynów broni. Tu wreszcie planowano zadania konspiracyjne. O postawie Wiktora Sumińskiego z konspiracji świadczy wypowiedź jednego z kolegów, Jana Grzywińskiego Brzozy, który zaliczył Kropidłę do jednego z żołnierzy, jakim można było powierzyć wykonywanie najbardziej odpowiedzialnych zadań. Kropidło, podobnie jak jego koledzy z partyzantki, podjął próbę udzielenia pomocy powstańcom warszawskim. W maju 1944 roku z przystani rzecznej
w Dobrzykowie wysłano transportem wiślanym 4 skrzynie z bronią, amunicją na pomoc powstańcom. Wiktor Sumiński, podobnie jak jego koledzy, czekali też na hasło, aby aktywnie włączyć się do walki w momencie, kiedy wybuchło powstanie. Niestety izolowanie walczących powstańców przez Rosjan i rozbrajanie tych, którzy próbowali śpieszyć im na pomoc, zadecydowało o tym, że ta misja została odwołana. Po wkroczeniu na terytorium powiatu gostynińskiego oddziału Armii Czerwonej i przejęciu władzy przez komunistów, dowódca Sumińskiego, podporucznik Władysław Dubielak, wspólnie z kolegami AK, przystąpili do przejęcia kluczowych stanowisk administracji samorządowej i organach bezpieczeństwa, wypełniając tym samym polecenie komendanta obwodu ZWZ AK Gąbin, kapitana Antoniego Stańczaka Feliksa. Obowiązki wójta w Dobrzykowie powierzono koledze Sumińskiego, Michałowi Lenińskiemu, który piastował ten urząd jeszcze w lutym 1946 roku. Natomiast stanowisko komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej w Dobrzykowie przejął żołnierz AK z Lubelszczyzny, podporucznik Henryk Józwik Groźny, prowadząc działalność wywiadowczą w strukturach MOUB. Dowódca Sumińskiego, Władysław Dubielak, organizował na początku zarząd gminny, pracując tutaj na stanowisku sekretarza Urzędu Gminy Dobrzyków, a z czasem przeniósł się również do pracy w Milicji Obywatelskiej, wspomagając w działaniach podporucznika Henryka Józwika Groźnego. Pierwsze miesiące długo oczekiwanej wolności przyniosły Wiktorowi Sumińskiemu i jego kolegom ogromne rozczarowanie. Rekwizycja mienia, podpalanie budynków przez czerwonoarmistów, gwałty, kradzieże, prześladowanie żołnierzy podziemia niepodległościowego przez organa represji, w tym postrzelenie ze skutkiem śmiertelnym leśniczego z Golonki Ludwika Nalewajskiego we wrześniu 1945 roku, czy skrytobójcze zamordowanie przez funkcjonariuszy UB wójta gminy Rataje Romana Markiewicza, wywieranie presji na sołtysach w celu ściągnięcia jak najwyższego procenta podatków i kontyngentów, budziły przerażenie i moralny sprzeciw. Wstrząsem dla Wiktora Sumińskiego i jego kolegów okazały się również postanowienia konferencji w Jałcie. Uznano je jako symbol zdrady przywódców Zachodu wobec państwa polskiego. Oddanie Polski pod kuratelem Stalina oznaczało zastąpienie okupacji niemieckiej okupacją sowiecką. Kropidło stwierdził wówczas: wojna dla jednych się skończyła, ale nie dla wszystkich. Dla nas nie. W takiej sytuacji społeczno-politycznej Władysław Dubielak powołał ponownie swoich podkomendnych do walki o wyzwolenie ojczyzny, tworząc około 30-osobowy oddział ROAK, w którym znalazł się Wiktor Sumiński. O motywach, którymi kierował się Sumiński, wstępując ponownie do oddziału Dubielaka, świadczy fragment jego wspomnień. Po rozwiązaniu AK w 1946 roku za pośrednictwem swego kolegi zostałem zwerbowany do organizacji podziemnej Ruch Oporu Armii Krajowej, którą kierował Władysław Dubielak-Myśliwy. Działalność wymierzona była przeciwko bolszewizacji Polski przez agenturę radziecką i ich sługusów pod nazwą Urząd Bezpieczeństwa Publicznego oraz podtrzymywaniu na duchu narodu polskiego. Wiktor Sumiński uczestniczył wraz z kolegami z oddziału w kilkunastu akcjach ekspropriacyjnych, dywersyjnych i sabotażowych skierowanych przeciwko
komunistycznemu aparatowi represji. W trakcie tych akcji żołnierze ROAK pozyskiwali broń, amunicję, rekwirowali wykazy podatkowe, pieczątki, blankiety, doniesienia konfidentów, listy gończe, płaszcze wojskowe, maszyny do pisania, legitymacje służbowe funkcjonariuszy MOJW. Był członkiem i uczestnikiem brawurowego rozbrojenia posterunku Milicji Obywatelskiej w Radziwiu nocą z 26 października na 27 października 1946 roku, kiedy oddział Dubielaka, współdziałając z formacją Adama Dubrawskiego Iskry, uwolnił z aresztu przebywających tam osadzonych, a w to miejsce zaaresztował komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej i pełniących służbę funkcjonariuszy oraz zarekwirował 18 karabinów różnego typu, RKM, PPS-em, około 5000 sztuk amunicji, zniszczył portrety dostojników państwowych, dokumenty śledcze. Wcześniej w Łącku przeciął linie telefoniczne. Akcję tę można było uznać za przykład konspiracyjnego majstersztyku. Wiktor Sumiński był również uczestnikiem tragicznej akcji pod Golonką, w której zginął dowodzący wówczas podporucznik Henryk Józwik, pseudonim Groźny. Akcja miała miejsce nocą z 30 listopada na 1 grudnia 1946 roku i celem jej było uwolnienie zaaresztowanych w listopadzie 1946 roku i torturowanych w siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyninie 5 żołnierzy niezłomnych z oddziału Władysława Dubielaka. Tragiczny finał akcji, śmierć dowódcy akcji, zadecydowała o tym, że dalsza działalność oddziału Dubielaka została przerwana przez kolejne aresztowanie. W styczniu 1947 roku zostało aresztowanych 11 kolejnych konspiratorów z oddziału Dubielaka, wśród nich Wiktor Sumiński. UBC i KBW otoczyło posesję państwa Sumińskich 11 stycznia 1947 roku. W ogrodzie, w piecu od chleba, znaleźli ukryte 2 karabiny, podejrzewając, że do konspiracji może również należeć brat Kropidły, wyprowadzili obydwu braci Sumińskich. Jeden z funkcjonariuszy znęcał się nad Wiktorem, drugi nad bratem. W pamięci Wiktora Sumińskiego utrwalił się następujący przebieg aresztowania. Dowódca kazał obstawić budynki dokoła. Ja już nie miałem żadnej możliwości ucieczki. Pozostały tylko pytania i bicie. Najgorsze było to, że bito mnie brezentowymi rękawicami po twarzy i oczach. Krew płynęła po prostu ze łzami. Całą twarz miałem opuchniętą i siną. Ten, co katował brata, uderzył go kolbą od karabinu w piersi, tak, że brat zawył nieludzkim głosem. Był cały blady, z ust płynęła krew. Z tego wszystkiego chciałem się rzucić na tego czorta, ale pomyślałem, że będzie źle z rodziną. Dałem spokój. Następnie ciężarówka wraz z grupą funkcjonariuszy KBW i UB przewiozła Kropidłem do Gąbina, gdzie miało miejsce tak zwane przywitanie. Jeden z ubeków uderzył go granatem w głowę, a gdy Kropidło zaczął krwawić, polecił mu zlizać krew z podłogi. Jak stwierdził Sumiński, to męczenie i bicie było po prostu dla nich zabawą.
Potem przewieziono Wiktora Sumińskiego do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyninie. Tu rozpoczęło się śledztwo, przesłuchania połączone ze znęcaniem się nad więźniem. Po uderzeniu go magazynkiem od automatu w twarz do końca życia pozostała mu na policzku blizna. W podobny sposób przesłuchiwano w piwnicach gostynińskiego UB pozostałych kolegów Kropidły. Jak stwierdził, wywieźli nas do Gostynina i tam miała miejsce ta młotka. To był chyba taki warsztat mechaniczny. Klucze, młotki, tym się posługiwali. Tłukli durnem. Gdy mnie zobaczyli, szef UB krzyknął: dawaj go tutaj. Tamtego wypuścili i mnie zaczęli bić. Wiktor Sumiński został skazany po kilkumiesięcznym śledztwie 1 września 1947 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na posiedzeniu wyjazdowym w Płocku na karę śmierci. Zamienioną w wyniku zastosowania ustawy amnestyjnej na 15 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i praw honorowych oraz utratę mienia na rzecz Skarbu Państwa. Po upływie prawie 70 lat, odnosząc się do postawy ówczesnego oskarżyciela, prokuratora, Wiktor Sumiński stwierdził: prokurator ciągle powtarzał: to on, to on, to on. Wydawało się, że ten malutki człowieczek Sumiński jest gotów przewrócić cały świat. Przez pierwsze 2 lata Wiktor Sumiński odbywał karę w więzieniu w Płocku, przez kolejnych 5 w Centralnym Więzieniu we Wronkach, przeznaczonym dla więźniów politycznych. Jego współtowarzyszem z celi we Wronkach był inżynier Adam Bożobohaty, podporucznik AK Okręgu Nowogródzkiego. Wraz z nim wyrok w ciężkim więzieniu we Wronkach odbywali jego koledzy: Feliks Gajewski – Wrona, Jan Gorczycki – Kruk, Janusz Puternicki – Wicher. Tutaj przebywał do jesieni 1953 roku. Ostatni etap to już było więzienie o lżejszym rygorze w Sieradzu, gdzie przebywał do 11 stycznia 1957 roku, gdyż w wyniku amnestii z 1956 roku zmniejszono Kropidle wyrok do 10 lat. Po opuszczeniu więzienia w Sieradzu przez kilka miesięcy przebywał w rodzinnej miejscowości w Koszalówce, a następnie wyjechał na Pomorze Zachodnie, osiedlił się w Prusiniu koło Reska, tutaj założył rodzinę. Żona Zyta pochodzi z dawnego województwa stanisławowskiego i tutaj też podjął pracę. W znalezieniu pracy pomocy udzielił mu współtowarzysz z celi z Wronek, inżynier Adam Bożobohaty. Piękną cechą charakteru Wiktora Sumińskiego była gotowość do pomocy kolegom z konspiracji. Mając pracę i stałe wynagrodzenie, przesyłał regularnie pomoc finansową tym kolegom, którzy po odbyciu wyroku nie mogli znaleźć pracy. Zachowały się piękne listy Wiktora Sumińskiego do Feliksa Gajewskiego w Ronie. Jest tam ślad tej materialnej pomocy, o której wspominałam. W latach 70. Wiktor Sumiński musiał zrezygnować z funkcji magazyniera i przeszedł na etat stróża nocnego, bowiem kategorycznie odmówił zapisania się do PZPR-u. Nigdy nie należał do ZBOWiD-u, uważał przynależność do tej organizacji za kompromitującą i niezgodną z jego systemem wartości. Odwiedzał rodzinne strony, grup rodziców, spotykał się z żołnierzami wyklętymi,
którzy po odbyciu wyroków powrócili do domu, między innymi z Feliksem Gajeckim Wroną, Januszem Puternickim Wichrem, Władysławem Zaleskim Władkiem, Janem Gorczyckim Krukiem. Odwiedził również mamę myśliwego, Annę Dubielak. Tak wspominał to spotkanie z mamą Władysława Dubielaka. Widziały się z mamą myśliwego, u Gajewskiego. Wspominała o swoim synu. Mówiła, że zginął za ojczyznę. Chociaż widziałem, że wstrzymuje łzy. Kobieta odważna, silna. Skazany przez komunistyczny aparat represji na szykany, aresztowanie, długotrwały pobyt w więzieniu, Wiktor żył w zapomnieniu na Pomorzu. Nie zapraszano go na żadne uroczystości patriotyczne. Do 2016 roku nie uhonorowano go oficjalnie żadnym odznaczeniem państwowym wysokiej rangi. 4 kwietnia 1990 roku Wiktor Sumiński został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Byłych Więźniów Politycznych, a 11 listopada 1993 roku nadano mu Order Męczeństwa i Zwycięstwa. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, skazujący go na długoletnie więzienie, został unieważniony dopiero w 1994 roku. Uczynił to postanowieniem z 13 maja 1994 roku Sąd Wojewódzki w Płocku, stwierdzając, że Wiktor Sumiński walczył o suwerenność państwa polskiego. 15 kwietnia 2004 roku Kropidło wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a w kwietniu 2016 roku otrzymał awans na podporucznika w stanie spoczynku i został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W ostatnich latach życia Wiktor Sumiński cieszył się ogromnym szacunkiem, zwłaszcza ludzi młodych, którzy odkrywali w nim postać będącą nośnikiem ważnych i zawsze aktualnych wartości. Na temat jego losów powstały artykuły w prasie, czasopismach naukowych. Został otoczony opieką przez grono oficerskie z 12 Brygady Zmechanizowanej imieniem generała Hallera w Szczecinie oraz dziennikarzy z Radia Szczecin, którzy kilkakrotnie wspólnie z wolontariuszami organizowali akcję charytatywną Operacja Echo, dzięki której poprawiły się warunki materialne życia Wiktora w ostatnim etapie. Kilkakrotnie odwiedzała go delegacja z rodzinnej ziemi gostynińskiej, nawiązała z nim kontakt też młodzież ze stowarzyszenia Propatria z Dobrzykowa, córki jego kolegów z oddziału, dyrektorzy szkół z ziemi gostynińskiej, dyrektorzy bibliotek, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wykonywali dla niego karty z życzeniami świątecznymi i urodzinowymi. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku kilkakrotnie zorganizowali mu piękną uroczystość urodzinową. Podjęte działania sprawiły, że weteran walk o niepodległość poczuł się potrzebny i uszanowany. Wiktor chętnie dzielił się wspomnieniami z młodym pokoleniem, z radością odpowiadał na listy, które otrzymywał z rodzinnych stron. W 2015 roku napisał do mnie: marzeniem moim było, aby jeszcze raz odwiedzić swoje rodzinne strony, odwiedzić kościółek w Dobrzykowie, cmentarz, gdzie spoczywa prawie cała moja rodzina, ale muszę pogodzić się ze słabością. Los jest nieubłagalny. Cieszy mnie to, że młodsze pokolenie pamięta o nas żyjących i o tych, którzy odeszli do wieczności. Oby dobry Bóg pomagał wszystkim, a Matka Boska w cudownym obrazie otaczała was swoją świętą opieką. Podporucznik Wiktor Sumiński, jak wspominałam, odszedł na wieczną wartę 4 marca
2018 roku w Gryficach, pewnie nawet nie przypuszczał, że w uroczystościach pogrzebowych wezmą udział przedstawiciele Sejmu, władze wojewódzkie, lokalne władze samorządowe, poczty sztandarowe, żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, licznie zgromadzeni mieszkańcy Reska i okolic, wolontariusze z operacji Echo i delegacja z rodzinnej ziemi gostynińskiej, gdzie się urodził i został wychowany dla Polski. List do uczestników liturgii pogrzebowej skierował również prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Podporucznik Wiktor Sumiński swoją postawą nieustannie inspirował innych do czynienia dobra. Zawsze pozostał wierny Bogu, honorowi i ojczyźnie. Zachował godność w najtrudniejszej sytuacji, poświadczając swoim życiem prawdziwość łacińskiej sentencji. Słowa uczą, przykłady pociągają. I taki też napis postanowiliśmy umieścić na jego tablicy epitafijnej. Wiktor Sumiński walczył o suwerenność Polski i do tej suwerenności nas przybliżył, a historia jego życia nie skończyła się z jego śmiercią. Warto podkreślić, że na cmentarzu w Resku powstała tablica pamiątkowa z obszernym biogramem. Wśród władz samorządowych Reska zrodziła się również inicjatywa utworzenia Izby Pamięci Narodowej, w której mają być zebrane i prezentowane pamiątki po Wiktorze Sumińskim. Pamięć o poruczniku Wiktorze Sumińskim przetrwała również na terenie jego rodzinnej ziemi gostynińskiej. 30 września 2021 roku został tutaj otworzony szlak żołnierzy ROAK podporucznika Władysława Dubielaka. Taki szlak w formie ścieżki edukacyjnej przy trzech placówkach oświatowych i tablica z biogramem kropidły mieści się przy szkole podstawowej w Łącku. Z tej właśnie gminy pochodził Wiktor Sumiński. Postać Wiktora Sumińskiego inspiruje też uczniów szkół, często staje się bohaterem konkursów, w których uczniowie przygotowują pracę o jego życiu, o jego działalności. Prace te były kilkakrotnie nagradzane w konkursach na etapie ogólnopolskim, a autorzy ich mieli okazję poznać biografię Wiktora Sumińskiego. Z losami podporucznika Wiktora Sumińskiego w pełni harmonizują słowa, które wybrałam jako motto do artykułu o nim. Najpiękniejsi ludzie, których znam, to ci, którzy znają smak porażki, poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę na wyjście z błędu. Piękni ludzie nie biorą się znikąd. Mamy szczęście, że mogliśmy poznać tak piękną osobę jak podporucznik Wiktor Sumiński. Pięknie dziękuję za uwagę. Dzień dobry, nazywam się Michał Stapiuk, jestem pracownikiem Olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Na wstępie, zanim przystąpię do prezentowania biogramu plutonowego Tadeusza Malinowskiego Bimbo, chciałbym podziękować panu Kajetanowi Rejskiemu za zaproszenie mnie do udziału w konferencji. Temat, który przedstawię Państwu, czyli biogram plutonowego Tadeusza Malinowskiego Bimbo, jednego z najdłużej walczących od
takim dużym partyzanckim oddziale żołnierzy Białostockiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jednocześnie trzeba podkreślić, że był to jeden z najmłodszych partyzantów NZW walczących z bronią w ręku na Białostocie. Tadeusz Malinowski, rocznik 1929, pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Urodził się na terenie powiatu Bielsk-Podlaski w Ciechanowcu. Dosyć szybko rodzinę porzucił ojciec. Wychowaniem syna zajęła się matka, która zarobkowała jako sprzątaczka. Niestety kobieta bardzo również szybko zmarła. Chłopcem osieroconym zajął się więc jego dziadek Franciszek. I proszę Państwa, dosyć te pierwsze lata życia Tadeusza Malinowskiego, oprócz śmierci rodziców, też te kolejne lata pod opieką dziadka nie były lekkie w życiu chłopca. Franciszek Malinowski zajmował się, proszę Państwa, zarobkował jako żebrak. Wędrował od wsi do wsi, żebrał, ewentualnie wykonywał drobniejsze prace pomocnicze w gospodarstwach, w ten sposób uzyskiwał pieniądze czy też wyżywienie. I tak, wędrując od wioski do wioski, chłopiec i jego dziadek dotrwali do wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu Białostoczyzny przez bolszewików, czy też po podbiciu Białostoczyzny, może to jest właściwsze określenie tego, co się stało w 1939 roku, przez bolszewików, przez Sowietów, chłopiec trafił do sierocińca. To sierocińca, który głównym, oczywiście powoływanie tego typu struktur nie było wynikiem troski o dobro dzieci, a elementem sowietyzacji polskiej młodzieży. Trafił do takiego sierocińca Tadeusz Malinowski i przebywał w nim do czerwca 1941 roku. W czerwcu tego roku, jak powszechnie wiemy, Białostoczyzna została zdobyta, podbita przez Wehrmacht. Niemcy zlikwidowali owe sierocińce. Tadeusz Malinowski trafił na wieś, gdzie zaczął jako pomocnik w różnych gospodarstwach zarobkować. Tak dotrwał do zajęcia ponownego Białostoczyzny przez bolszewików w roku 1945. Chłopiec ten bez wykształcenia tak naprawdę już w tym okresie, jako 16-latek w roku 1945, ma 16 lat, był, proszę Państwa, od samego początku taki ukształtowany, bardzo patriotyczny. Chciał walczyć, chciał się bić. Wcześniej w okresie okupacji niemieckiej nie mógł tego robić z racji wieku. Wstąpił na ochotnika do oddziału jesienią 1945 roku, wstąpił na ochotnika do oddziału partyzanckiego podporucznika Jana Boguszewskiego Bitnego. Oddział ten należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, konkretnie był oddziałem pogotowia akcji specjalnej. Ten oddział był podporządkowany komendzie powiatu Burza, czyli komendzie powiatu Bielsk-Podlaski. Wstąpił do oddziału Bitnego i proszę Państwa, tu przeszedł pierwsze szkolenie bojowe i tutaj zdobył pierwsze doświadczenia militarne. Przeszedł jako człowiek z racji wieku, nie posiadający przeszkolenia wojskowego, więc tutaj musiał te wszystkie rzeczy, musiał się nauczyć praktycznie od podstaw, tak i obchodzenia z bronią, jak i musztry, wszystkich rzeczy, o które bardzo dbano w oddziałach pogotowia akcji specjalnej. Okazał się pojętym uczniem, skutecznym. Późną jesienią 1945 roku wraz z oddziałem podporucznika Bitnego trafił do 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 3. Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego powstała z połączenia kilku oddziałów pogotowia akcji specjalnej. Mówimy tutaj o oddziale wachmistrza stalowego, który dołączył w lutym 1946 roku do 3. Brygady. Ponadto właśnie z oddziału Bitnego, kadrowego oddziału pozostałego po drugim szwadronie 5. Wileńskiej Brygady, którego dowódcą był porucznik Romuald Reisbury, który właśnie przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego po wrześniowej demobilizacji 5. Brygady i on z części swoich podkomendnych wywodzących się z Armii Krajowej oraz z ochotników odkomendorowywanych
poprzez poszczególne komendy powiatowe Narodowego Zjednoczenia Wojskowego wchodzące w skład okręgu białostockiego NZW, okręgu Chrobry, a następnie oznaczonego kryptonimem 15, stworzył duży oddział, który nazwał III Wileńską Brygadą Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Trzecia Brygada NZW ostatecznie składała się z czterech plutonów, plutonu podporucznika Włodzimierza Jurosowa Wiarusa, drugiego plutonu właśnie podporucznika Jana Boguszewskiego Bitnego, trzeciego plutonu sierżanta nieznanego z imienia nazwiska Leszka i czwarty, ostatni pluton składający się z oddziału pogotowia akcji specjalnej podporządkowanego wcześniej komendzie powiatu NZW Mazur, czyli Wysokie Mazowieckie, wachmistrza stalowego. Tadeusz Malinowski Bimbo w szeregach tego oddziału służył do jesieni 1946 roku. Szlak bojowy brygady, który on przeszedł, był iście imponujący. Malinowski bił się 16 lutego 1946 roku we wsi Gejrowskie. Jest to wieś położona w powiecie giżyckim. Ta największa stoczona na Warmii Mazurach bitwa, niestety zakończona niekorzystnym wynikiem dla polskich partyzantów, była takim jego poważnym, pierwszym poważnym chrztem bojowym. Następnie bił się w kwietniu 1946 roku pod Brzozowem, następnie pod Śliwowem. Pod Brzozowem III Wileńska Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego wraz z 6 Wileńską Brygadą Armii Krajowej, w którą dowodził wówczas podporucznik Lucjan Minkiewicz Wiktor, stoczyła zwycięski bój pod Brzozowem, rozbito tam grupę, komunistyczną grupę operacyjną. Następnie dwa dni później oddział stoczył krwawą bitwę pod Śliwowem. Niestety w wyniku połączone te dwie brygady wileńskie stoczyły bitwę. Niestety zakończyła się ona klęską. We wszystkich tych walkach Tadeusz Malinowski wyróżniał się odwagą. Podkreślam, był to chłopiec drobny, to miał w chwili aresztowania w roku 1948 miał 1,57 m. Był nawet jak na ówczesne standardy, był więc niski. Zachowane zdjęcia pokazują chłopca drobnego, ale w walce dzięki dobremu wyszkoleniu zawsze zachowywał się w sposób taki, że zarówno jego koledzy, jak i jego przełożeni w pełni doceniali jego bojową postawę. Był żołnierzem zdyscyplinowanym, niesprawiającym przełożonym problemów, czego dowodem są różnego rodzaju pochwały, które otrzymywał w rozkazach dziennik. W październiku 1946 roku III Wileńska Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego została, może nieoficjalnie, ale rozwiązana. Jej trzy drużyny, bo wtedy składało się już tylko z trzech drużyn, liczyła więc około 40 ludzi, zostały podzielone. I pierwsza, i Tadeusz Malinowski służył w drużynie sierżanta, później awansowanego do stopnia podporucznika Ryszarda Sosnowskiego Wydr. Ta drużyna początkowo została skierowana miejscem operowania gdzieś na pograniczu powiatów Ostrów Mazowiecka, Wysokie Mazowieckie, ale bardzo szybko stała się okręgowym oddziałem pogotowia akcji specjalnej, czyli oddziałem, który nie podlegał pod komendy powiatów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a pozostawał w bezpośredniej dyspozycji podpułkownika Władysława Żwańskiego Błękita. Podpułkownik Błękit był komendantem Białostockiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, jednym z najbardziej doświadczonych oficerów tej struktury na Białostoczyźnie, bezwzględnie bardzo ideowy, ale charakteryzujący się świetną umiejętnością trwania w terenie, bo trwał od 1946 roku, można powiedzieć, cały czas z bronią w ręku w terenie, unikał zasadzek i jeszcze do tego potrafił w spójny sposób kierować pracami okręgu. Oddział pogotowia akcji specjalnej, czy ta drużyna Wydry, została odkomendowana bezpośrednio do jego dyspozycji i wykonywała rozkazy komendy okręgu. Rok 1946, końcówka tego roku, początek roku 1947, jest to czas bardzo trudny dla podziemia niepodległościowego, nie tylko na Białostoczyźnie, ale w skali całego Polski.
sfałszowane referendum z czerwca 1946 roku, a następnie wybory sfałszowane z początku roku 1947 w bardzo mocny sposób zachwiały wiarę w sens dalszej walki u wielu, wielu ludzi. Komuniści wykorzystują to i ogłaszają ustawę amnestyjną, która tak naprawdę ma na celu likwidację podziemia niepodległościowego i wykorzystać ten właśnie element zwątpienia części ludzi, czy też zmęczenia tą długoletnią już przecież walką, bo przypomnijmy, że wielu z tych ludzi pozostaje w konspiracji od roku 1939, czy też od pierwszych lat okupacji niemieckiej, czy też sowieckiej. Więc materiał jest już naprawdę zmęczony, ci ludzie są, jest coraz trudniej im trwać w terenie. Dlatego też amnestia z roku 1947, mimo oficjalnych rozkazów podpułkownika Błękita zakazujących ujawnianiu się partyzantów, no, odbija się w białostockim podziemiu bardzo poważnym echem i tak naprawdę większość struktur ulega likwidacji, po prostu ich członkowie ujawniają się, podobnie z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. Jednakże ci najbardziej wytrwali zostają w polu, również Wydra i jego podkomendni zostają, wykonują rozkaz Błękita, czyli nie ujawniają się. Jedynym żołnierzem, który ujawnił się, ale również na rozkaz dowódcy, po to, aby zalegalizować jakby swoją osobę w rzeczywistości komunistycznej i tym samym móc wspierać taki, nazwijmy to, żyjąc na legalnej stopie, wspierać działania patrolu Wydry, był Lucjan Deniziak, posługujący się pseudonimem Orzeł. Oczywiście ujawnienie, jak Państwo się mogą domyślać, nie uchroniło go przed komunistycznymi więzieniami. Został aresztowany po brutalnym śledztwie. Wiele kolejnych lat spędził w więzieniu. Tadeusz Malinowski, tak jak i pozostali tych kilkunastu żołnierzy podporządkowanych Wydrze, pozostają w polu i kontynuują walkę nadal. Jak ta walka wygląda, czym się zajmuje Bimbo i jego współtowarzysze broni? No przede wszystkim jest to taka trudna walka polegająca na likwidowaniu tych osób, które współpracują z komunistycznym aparatem represji. Więc są to akcje likwidacyjne, akcje, które wykonuje egzekutywa. Ponadto akcje ekspropriacyjne, czyli akcje, które mają na celu zdobywanie środków finansowych, które umożliwią działanie poszczególnych ogniw konspiracji, czy też umożliwią zabezpieczenie osób finansowe związanych z ruchem niepodległościowym, na przykład rodzin partyzantów, czy też siatkowców, którzy przebywają w więzieniu. Służy w oddziale Wydry Bimbo do roku 1947, do września. Wtedy to niestety Wydra ginie. Jest to niestety w wyniku wypadku, wysuwa mu się broń, upada niestety w taki sposób, że następuje wystrzał, Wydra zostaje ranny w głowę i niestety rana okazuje się śmiertelna i umiera. Następnie Bimbo służy w oddziałach Dumnego, Mokrego, to są kontynuacje oddziału Wydry, ale już nie jest to oddział pogotowie, ten oddział okręgowy pogotowie akcji specjalnej, tylko są to już patrole niepodporządkowane bezpośrednio komendantowi Błękitowi. Rolę okręgowego oddziału PAS przejął patrol sierżanta Tadeusza Bogatki-Plonu. Wiemy, Bimbo, służąc od roku 1945 w partyzantce, jest jednym z bardziej doświadczonych żołnierzy, bierze udział w wielu akcjach likwidacyjnych, bierze udział w wielu akcjach ekspropriacyjnych, bierze udział wreszcie w wielu starciach zbrojnych z siłami komunistycznego reżimu. W czerwcu 1948 roku Błękit postanawia
przenieść bimba z patroli PAS do ochrony osobistej. Bimbo w tym czasie cieszy się już jego uznaniem, o czym wcześniej wspominałem, przynajmniej kilka razy był i wyróżniany przez Błękita, chwalony przez niego. Mam relacje, które wskazują, że rzeczywiście Błękit go lubił i mu ufał. Ale proszę Państwa, czerwiec roku 1948 to na Białostoczyźnie czas bardzo intensywnych akcji antypartyzanckich prowadzonych przez komunistów. Niestety akcje te zakończyły się w znacznym stopniu sukcesem. W roku 1948 zostaje praktycznie rozbita 6. Wileńska Brygada Armii Krajowej. Następuje również rozbicie wielu struktur i mniejszych patroli Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Poza zasięgiem komunistów, Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa, pozostaje jednak wciąż podpułkownik Władysław Żubański-Błękit, który mimo amnestii w roku 1947, mimo ujawnienia się wielu członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, sprawnie tym, co zostało z tego okręgu, sprawnie dowodzi. Dowodzi i potrafi wciąż zadawać komunistom poważne straty. Wciąż NZW walczy, funkcjonuje już w ograniczonej formie, ale ten opór wciąż jest silny i wciąż daje się komunistom we znaki. W wyniku komuniści w roku 1948, to też należy na to zwrócić uwagę, że metody pracy operacyjnej Wydziału III, czyli Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku, ulegają dużej profesjonalizacji. Czyli nie mamy tu już do czynienia z niedouczonymi funkcjonariuszami, którzy potrafią tylko bić, ale mamy już do czynienia z oficerami Urzędu Bezpieczeństwa w Białymstoku, którzy potrafią przeprowadzać misterne gry operacyjne i świetnie posługiwać się agenturą i prowokatorami. I tutaj dochodzimy do, proszę Państwa, jednego z największych zdrajców białostockiego podziemia niepodległościowego, do Antoniego Plewki, posługującego się pseudonimem Węgorz. Węgorz w maju 1948 roku zdezerterował z 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i oddał się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa. Natychmiast został, sam zgłosił zresztą taką chęć, ale funkcjonariusze bardzo szybko go postanowili wykorzystać jako element do rozbicia pozostałości tak siatki 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, jak i struktur Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Węgorz zaczyna więc, wykorzystując swoją sławę, podkreślmy, jego koledzy, towarzysze broni nie wiedzą, że on zdał się w ręce komunistów, niczego nie podejrzewają. On cieszy się bardzo dobrą opinią. Jest to żołnierz, który walczy w 1946 roku, wstąpił do szwadronu Luftwaffe, który wyrósł z 5. Brygady. Później zapisał całkiem przyzwoity szlak bojowy w szeregach 6. Wileńskiej Brygady. Więc nikt nie spodziewa się jego zdrady. On najpierw uderza w struktury pracujące, te konspiracyjne, siatkę pracującą na rzecz urzędu, na rzecz 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ale docelowo Urząd Bezpieczeństwa zadaniuje go na dotarcie do podpułkownika Błękita. Niestety Węgorzowi udaje się to. Nawiązuje kontakt z podkomendnymi Żwańskiego, między innymi szanowni państwo, z właśnie sierżantem Tadeuszem Bogatkiem-Plonem. Tadeusz Bogatko-Plon, domniemując, że ma do czynienia z wileńskimi partyzantami, starym wileńskim partyzantem, sam zresztą Bogatko wywodzi się z Wileńszczyzny, ufa Węgorzowi i inicjuje spotkanie z Błękitem. Błękit, Węgorz porusza się po terenie wraz z kilkuosobową taką grupą żołnierzy KBW, którymi dowodzi Tadeusz Krawczuk, i razem ta grupa niby rozbitków z 6. Brygady, a Węgorz legalizuje tę grupę, przekonuje Błękita, że chcą podporządkować się pod jego rozkazy. I tu proszę Państwa, 1 lipca 1948 roku dochodzi do spotkania Krawczuka,
Węgorza, który w UB otrzymuje pseudonim, szanowni państwo, Karpiński, do spotkania z komendantem Błękitem. Wśród ochraniających spotkanie partyzantów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego znajduje się również i Bimbo. I niestety, szanowni państwo, komunistom udaje się poniekąd zaskoczyć Błękita i w wyniku Błękit podczas spotkania nabiera podejrzeń, że jednak nie są to prawdziwi partyzanci, reprezentanci tej grupy, czyli Krawczuk i Węgorz. Dochodzi do strzelaniny. Podczas niej niestety pułkownik Żwański ginie. Bimbo, ostrzeliwując się, wycofuje, szanowni państwo, i unika śmierci. Przez kilka kolejnych dni porusza się w terenie, próbując nawiązać łączność z jakimkolwiek patrolem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Niestety nie udało mu się. Zmęczony, osamotniony, dostaje się w ręce Urzędu Bezpieczeństwa i trafia do Białegostoku. W Białymstoku bity, torturowany, wreszcie osądzony przez komunistyczny sąd, zostaje skazany na karę 15 lat więzienia. Odsiaduje wyrok, w roku 1956 wychodzi na wolność. Do końca życia będzie rozpracowywany do roku 1989 będzie rozpracowywany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Tak w śledztwie, jak i w ciągu kolejnych lat swojego życia zachował godną postawę. Nigdy nie zhańbił się współpracą z komunistami, nigdy nie posunął się do tego, aby za cenę porzucenia ideałów, które zaprowadziły go do oddziału partyzanckiego, odnaleźć się w tej rzeczywistości komunistycznej i w rzeczywistości komunistycznej odnieść sukces. Pozostał do końca władzy w Polsce sprawowanym przez komunistów człowiekiem czystym, człowiekiem, który nigdy nie podjął współpracy w żadnym wymiarze z tym systemem komunistycznym, pozostając ideowym antykomunistą do końca swojego życia, a zmarł w roku 2012. Dziękuję państwu za uwagę i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli okazję do większej ilości tego typu spotkań i przybliżania ciekawych życiorysów żołnierzy walczących w antykomunistycznym zrywie. Dziękuję bardzo. Z obszarem zachodnim delegatury sił zbrojnych, a potem z Warmią i Mazurami już w ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, był związany Czesław Hołub, pseudonim Żbik Huczny, Ryks. Czesław Hołub był przedstawicielem młodego pokolenia Polaków, którzy urodzili się już w niepodległej Polsce. On sam urodził się w roku 1925. Był wychowywany nie tylko przez nastawioną na przebienie postaw patriotycznych międzywojenną szkołę polską, ale również był bardzo zaangażowany w ruch harcerski, co na pewno nie pozostało bez wpływu na jego późniejsze życiowe wybory. Urodził się w Brześciu nad Bugiem. Kiedy wybuchła II wojna światowa, to w wyniku kampanii wrześniowej ziemie polskie znalazły się pod okupacją sowiecką i niemiecką, to przecież właśnie w Brześciu nad Bugiem odbywała się wspólna defilada zwycięskich armii Wehrmachtu i Armii Czerwonej i bez wątpienia młody Czesław Hołub był pod wielkim takim negatywnym wrażeniem tej defilady. Miał to ogromny wpływ na jego decyzję o zaangażowaniu w działalność konspiracyjną, co przecież nie było łatwe, zważywszy na jego młody wiek i brak przeszkolenia wojskowego. Niemniej jednak poszukiwania kontaktów z konspiracyjną
organizacją, o której miał świadomość, że na terenie Brześcia również powstaje, zaowocowało wstąpieniem do organizacji podziemnej. Czesław Hołub był między innymi od 1941 roku zaangażowany w działalność organizacji Wachlarz. Uczestniczył w akcji uwolnienia więźniów w Pińsku w styczniu 1943 roku. Przypomnę, że organizacja Wachlarz istniała od 1941 roku. Tworzona była przez Związek Walki Zbrojnej, a od 1942 roku Armię Krajową. I była to organizacja dywersyjna, która miała działać na terenie Kresów, a właściwie na terenach leżących na wschód od dawnej granicy polsko-sowieckiej. Miała działać w postaci akcji dywersyjnych przeciwko głównie transportowi niemieckiemu podążającemu na front wschodni. Było to już po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej. I w ten sposób paraliżować transport niemieckich wojsk na wschód, nie narażając obywateli państwa polskiego na represje, bo miała się ta działalność odbywać głównie poza wschodnią granicą, dawną granicą polsko-sowiecką. Rzeczywistość wyglądała nieco bardziej skomplikowanie i w wyniku niemieckich akcji represyjnych został zlikwidowany jeden z odcinków Wachlarza. Akurat część kadry z tego odcinka znalazła się w niemieckim więzieniu w Pińsku i tam właśnie w styczniu 1943 roku doszło do chyba jednej z najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia. Oddział Wachlarza zmobilizowany przez Cichociemnego zrzutka spadochronowego z Anglii, Jana Piwnika, pseudonim Ponury, w biały dzień opanował więzienie w Pińsku, uwalniając stamtąd aresztowanych kolegów. I uczestnikiem tej akcji był właśnie Czesław Hołub. Potem przeszedł szkolenie podoficerskie w letniej szkole młodszych dowódców kierowanej przez podporucznika Jana Grycza Dziadzio. Następnie walczył nie tylko z Niemcami, ale również przeprowadzał akcję przeciwko działającej na południowym Polesiu partyzantce Ukraińskiej Powstańczej Armii. Walczył w oddziale Watra, był członkiem Szarych Szeregów, a więc te różne formy aktywności konspiracyjnej Czesława Hołuba w tamtym czasie były bardzo wyraźne. Przychodzi rok 1944 i na wschodnie tereny dawnej Rzeczpospolitej, walcząc z Niemcami, wkracza Armia Czerwona. Czesław Hołub jako żołnierz konspiracji zostaje zmobilizowany do 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. I wraz z tą formacją, aby nie poddać się rozbrojeniu przez Sowietów, podąża w kierunku zachodnim. To jest czas Powstania Warszawskiego, więc wydaje się, że taka znaczna siła zbrojna, jaką stanowiła 30. Dywizja Piechoty Armii Krajowej z Polesia, będzie stanowiła znaczne wsparcie dla powstańczej Warszawy. Niestety nie udało się żołnierzom Dywizji Poleskiej, w tym Czesławowi Hołubowi, dotrzeć do wyznaczonych celów, bo zostaje ona jednak rozbrojona przez Sowietów, a wielu żołnierzy wsadzonych do sowieckich obozów. Jednym z takich obozów jest obóz, dawny niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku, gdzie wcześniejsi wachmani w mundurach SS zostają zastąpieni teraz przez sowieckich NKWD-dzistów. Tam trafia Czesław Hołub, ma taką świadomość, że to nie jest koniec represji sowieckich wobec jego osobiście, ale również wobec innych żołnierzy polskiej konspiracji, że będą przesłuchania, być może deportacje czy wysiedlenia w głąb Związku Sowieckiego na wschód. Czesław Hołub jest młodym, ale bardzo dynamicznym człowiekiem. On nie chce poddać się temu losowi i wraz z kilkoma kolegami udaje mu się uciec z sowieckiego obozu na Majdanku.
Jego perypetie w roku 44 i 45 są takie bardzo przygodowe, można by powiedzieć, dość powiedzieć, że trafia na Pomorze Zachodnie, gdzie oczywiście odszukuje kontaktów konspiracyjnych. To są struktury delegatury sił zbrojnych w okręgu pomorskim. On sam mówi, że jego oddział, do którego dołączył, nosił nazwę Ruchu Oporu Armii Krajowej. Była to lotna grupa ROAK, w ramach której przeprowadził kilka akcji, a jednocześnie utrzymywał kontakt ze swoim dawnym konspiracyjnym kolegą jeszcze z czasów poleskich, z panem Henrykiem Torebko Łosiem, który zamieszkał w 1945 roku w Olsztynie. Był mniej więcej równolatkiem Czesława Hołuba i być może poprzez ten kontakt z Hołubem zaczął uczestniczyć w działalności jakiejś bliżej nam nieznanej komórki delegatury sił zbrojnych, która nosiła kryptonim O-16. Była to grupa młodzieży polakowskiej, która podejmowała działania pod kierunkiem Łosia, a kontakt korespondencyjny utrzymywał z tą grupą m.in. Czesław Hołub. Wymieniali się korespondencją, która miała taki zaszyfrowany charakter. Tu mamy list pisany przez Czesława Hołuba do Henryka Torebki. List, w którym on dopytuje o lekcje łaciny, o profesorów, o ilość uczniów w klasie, a te określenia odpowiadają konkretnym pytaniom, które pozwoliłyby stworzyć pewne informacje wywiadowcze na temat ilości Sowietów w Olsztynie, ilości funkcjonariuszy UB, rozległości tejże organizacji O-16 i tak dalej. Czesław Hołub nawet spotkał się z Henrykiem Torebką, kiedy na terenie obszaru zachodniego nastąpiła wsypa i ona przeniosła się na teren Olsztyna. Grupa tej młodzieży w ramach O-16 została aresztowana. Wówczas Czesław Hołub zaczął się ukrywać i również przyjechał na Warmię i Mazury, licząc, że nie jest tutaj osobą nieznaną, a więc ten ogon bezpieki, który może mu towarzyszyć z terenów pomorskich, tutaj nie będzie mógł zostać wykorzystany. I w długim czasie, przez dłuższy czas tak się rzeczywiście działo. Ale Hołub, przebywając tutaj w Olsztyńskiem, nie zrezygnował ze współpracy z konspiracją. Początkowo pod nazwiskiem Jan Skóra zamieszkał w Czerwonce, gdzie pracował w służbach kolejowych i tam nawiązał kontakt z kilkoma oficerami z dawnego okręgu krakowskiego Armii Krajowej, którzy prawdopodobnie mogli mieć wcześniej kontakt z delegaturą sił zbrojnych i Zrzeszeń Wolność i Niezawisłość. Mówimy o roku 45. I teraz pewnie kontynuują tą swoją konspirację. Hołub, nawet jego taka niezmożona aktywność sprawia, że na kilka tygodni wędruje na pogranicze mazursko-kurpiowskie, gdzie uczestniczy w działaniach bojowych oddziału partyzanckiego porucznika Leszka. Między innymi w lecie 1946 roku, to jest czas referendum ludowego, ta aktywność, także zbrojna podziemia, jest wzmożona. Chodzi o pokazanie społeczeństwu, że komuniści nie mają monopolu i na władzę i nie muszą jej utrzymać, że wszystko jeszcze się może wydarzyć. Więc wraz z tym oddziałem porucznika Leszka walczy z komunistycznymi siłami reżimowymi także Czesław Hołub. No ale po referendum przychodzi czas zastanowienia się, co dalej, i wówczas Hołub czynnie uczestniczy w rozmowach z stworzonym w międzyczasie nowymi strukturami WiNO na terenie Warmii i Mazur, aby ten oddział Leszka przynajmniej częściowo zdemobilizować, a jego żołnierzy rozmieścić w różnych miejscach, w różnych powiatach tegoż regionu. Te nowe struktury winowskie to jest podinspektorat
Bogdan, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, któremu podlegają obwody Waleria, czyli Mrągowo-Pisz, obwód Uralsk, czyli Szczytno, obwód obejmujący teren prawdopodobnie Lizbarka Warmińskiego i obwód olsztyński kryptonimy Tuła Teresa. Na czele tego podinspektoratu początkowo stoi Tadeusz Targoński, pseudonim Eter, a w pewnym momencie w lecie 1946 roku skierowany tu został przez władze Okręgu Białostockiego AK, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przepraszam, Stanisław Pierzchowski, pseudonim Juno, i jemu te struktury podlegają. On robi wszystko, żeby zdynamizować działalność WiN-u na terenie podległego sobie podinspektoratu. Jednym z takich bardziej dynamicznych członków tej organizacji jest właśnie Czesław Hołub, który z partyzantki powraca teraz do Mrągowa i tu z jednej strony podejmuje legalną pracę zawodową, a z drugiej strony jako zastępca komendanta obwodu WiN-u Czesława Bachmury-Wira w październiku 1946 roku otrzymuje nominację na szefa KDW-u z prawem podejmowania akcji bojowych, ale zatwierdzonych wcześniej przez zwierzchników konspiracyjnych, ale także jednocześnie Czesław Hołub podejmuje starania, aby zacząć wydawać własną prasę. Wprawdzie docierają na teren podinspektoratu Bogdan gazetki i ulotki, głównie z okręgu białostockiego WiN-u. To są ulotki, gazetki, które są rozprowadzane wśród członków i sympatyków organizacji, ale również plakaty, które wiesza się na ulicach miast, ale także te materiały są rozsyłane do różnych partyjnych aktywistów bądź funkcjonariuszy bezpieki nawet w ramach akcji O, czyli odpluskwianie. Chodziło o to, żeby tym zaangażowanym aktywistom komunistycznym pokazać, że mimo sfałszowanego w 1946 roku referendum ta działalność podziemia trwa i toczy się jeszcze walka o rząd dusz nad polskim społeczeństwem. Wśród tych wysyłanych materiałów do tych ubeków czy PPR-owców znajdują się ulotki o treści: nie jesteś, jeżeli jesteś partyjnym popychadłem, albo że w niepodległej Polsce czeka cię kara śmierci, zastanów się, jakie jest twoje postępowanie. Częściowo ta akcja jest skuteczna, bo znamy przypadki, że ludzie pod wpływem takich materiałów propagandowych wycofują się z takiego czynnego popierania reżimu komunistycznego, choć jednocześnie ta agitacja komunistyczna prowadzona głównie przez PPR, ale wspierana przez działania o charakterze represyjnym, przez Urząd Bezpieczeństwa i inne formacje uzbrojone, sami funkcjonariusze partii noszą przecież broń, często jej używając wobec przeciwników politycznych lub w zwykłych napadach bandyckich również. A więc ta presja ze strony komunistycznej władzy jednak jest dużo większa niż podziemie mające wsparcie społeczne, ale może odpowiedzieć. I Hołub uważa, że ta propaganda powinna się jednak bardziej rozwijać, że te napływające z zewnątrz materiały propagandowe są zbyt małe, zbyt niewiele ich jest, aby skutecznie oddziaływać na społeczne nastroje. A przecież mamy jesień 1946 roku, więc kolejne wielkie wzmożenie propagandy reżimowej przed zbliżającymi się, wyznaczonymi na styczeń 1947 roku, wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Sfałszowane referendum wskazuje, że wybory również mogą być sfałszowane, ale należy robić wszystko, aby przeciwdziałać tej i propagandzie, i tym represjom reżimowym. Więc stąd ta idea wydawania własnej gazetki. Rzeczywiście pod koniec roku 1946 roku Czesławowi Hołubowi udaje się wydać własny tytuł. Nosi on, to jest gazetka Polska Walczy, która no, nie ma zbyt wielkiego nakładu, pierwszy numer zwłaszcza, drugi wydaje się już mieć charakter bardziej masowy, natomiast trzeci numer jest w przygotowaniu i niestety wydanie tego trzeciego numeru
periodyku redagowanego przez Czesława Hołuba zostaje udaremnione przez interwencję komunistycznego aparatu represji. To jest tak naprawdę akcja wymierzona nie przeciwko Hołubowi wydawanej przez niego gazetce, tylko wielka operacja Urzędu Bezpieczeństwa, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego pod tytułem Kresowiacy, w ramach której od kilku miesięcy już rozpracowywano struktury winowskie na Warmii i Mazurach. I teraz, no, niemalże w przeddzień, czy w obliczu zbliżających się wyborów, komunistom potrzebny jest sukces propagandowy, który pokaże skuteczność w zwalczaniu podziemia, a jednocześnie pozwoliłby ten sukces pokazać, czy wzmocnić tą czarną legendę polskiego podziemia antykomunistycznego. I dlatego w ramach owej operacji Krakowiacy w grudniu 1946 roku na Warmii i Mazurach dochodzi do bardzo licznych aresztowań wśród osób bądź zaangażowanych w WiN, bądź podejrzanych o sympatyzowanie z podziemiem lub mających w swoim życiorysie akowski epizod nawet z okresu II wojny światowej i nie kontynuujących teraz swojej działalności. Te aresztowania są bardzo liczne i ofiarą staje się zarówno zwierzchnik podinspektoratu Bogdan, czyli Stanisław Pierzchowski, pseudonim Jun, Stanisław Bęklewski, pseudonim Jun, który używa nazwiska Pierzchowski, także Tadeusz Targoński, także Czesław Bachmura, Wir z obwodu Waleria, czyli obwodu Mrągowo, także zaangażowany w działalność na terenie obwodu Uralsk, czyli Szczytno, Czesław Klęczon, ojciec Krzysztofa Klęczona, a również w ręce bezpieki wpada Czesław Hołub i rozpoczyna się brutalne śledztwo. Dość powiedzieć, że Bęklewski, czyli Pierzchowski, czyli Jun, pierwszego przesłuchania nie przeżył. Prawdopodobnie został zakatowany lub zmarł w wyniku brutalnego przesłuchania na atak serca. Wiele osób aresztowanych wówczas, poddanych, zostaje takim metodom śledczym po to, by nie tylko przyznali się do winy, ale również dali się złamać i włączyli się w tą akcję oczerniania aresztowanych kolegów. No nie udaje się to. Proces, który zostaje rozpoczęty przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Olsztynie przeciwko 18 członkom kierownictwa WiN-u, a nie jest to jedyny proces przeciwko członkom WiN-u w tym okresie, tylko ten najważniejszy, kończy się wieloma wyrokami więzienia i dwiema karami śmierci. Między innymi właśnie skazany na śmierć został Czesław Hołub, co mimo dramatu, jakim jest ten wyrok, pokazuje, że dla komunistów był on jednym z tych najbardziej zaciekłych przeciwników, których należało unicestwić. No ale mamy czas, kiedy w lutym 1947 roku została ogłoszona amnestia i dlatego władze wymiaru komunistycznego, wymiaru sprawiedliwości mają tą świadomość, że muszą trochę złagodzić swoje wyroki. To złagodzenie wyroku dotyczy również naszego bohatera i zostaje skazany na długoletnie więzienie. Wychodzi z tego więzienia, a spędził ten czas i w Rawiczu, i we Wronkach, wychodzi z tego więzienia po kilku latach, jak to zapisał w swoich wspomnieniach, nie czuł się wolny na wolności. Wraca na teren Pomorza Zachodniego, tam się osiedla, tam podejmuje pracę, między innymi w stacji sanitarno-epidemiologicznej w Stargardzie i Szczecinie, potem w fabryce kontenerów w Szczecinie, a jednocześnie, kiedy w kraju po pewnym czasie zaczynają się tworzyć różne środowiska opozycyjne przeciwko komunistom, mamy już na myśli lata 70., to Czesław Hołub w te działania również stara się zaangażować. Jego i patriotyzm, i jego antykomunizm znajdują ujście
w okresie strajków w sierpniu 1980 roku. On również angażuje się w działalność Solidarności. Z kolei pod koniec lat 80., kiedy w całym kraju zaczyna się odradzać niezależny ruch kombatancki zrzeszający żołnierzy Armii Krajowej, mam na myśli Światowy Związek Żołnierzy AK, to Czesław Hołup jest jednym z jego bliskich współorganizatorów i bliskich współpracowników. W tamtym czasie też często kontaktuje się z innym wybitnym żołnierzem podziemia i lat wojny i represjonowaną osobą po wojnie, panią profesor Elżbietą Zawadzką, pseudonim Zo, mieszkającą w Toruniu, również zaangażowaną w tworzenie struktur Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Polsce u schyłku lat 80. Również zajmuje się pracą Czesław Hołup, pracą dokumentującą tą działalność konspiracyjną i na terenie Okręgu Poleskiego, ale również własną działalność konspiracyjną. Efektem tych prac są liczne artykuły, ale także dwie książki. Jedną z nich jest książka wydana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w 1991 roku. To jest Okręg Poleski ZWZ-AK w latach 1939-1944, Zarys dziejów. Dzisiaj ta książka pewnie mogłaby być dużo mocniej zweryfikowana, zaktualizowana, ale pamiętajmy o momencie wydania, kiedy właściwie trudno mówić o dokumentach, bo te albo są jeszcze głęboko ukryte, albo w rękach zostały przejęte przez komunistyczną bezpiekę, więc często jedynym źródłem wydaje się relacja i własne wspomnienie. Więc bardzo ciekawa książka dotycząca historii Okręgu Poleskiego, można powiedzieć pionierska praca. A druga wydana nieco później, bo w 1997 roku, to książka wspomnieniowa Wśród bagien, trzęsawisk i mgły. Książka wspomnieniowa, w której Czesław Hołup opowiada o swoich doświadczeniach i z okresu II wojny światowej, i okresu walki powojennej, a także pobytu w więzieniu. Bardzo interesująca, również tak w niej znaleźć można wiele wątków związanych z działalnością w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość na Warmii i Mazurach. I na koniec może jeszcze zdjęcie przedstawiające Czesława Hołupa, niestety może niezbyt wyraźne, ale w młodym wieku, w czasie kiedy zaczynał konspirowanie, a więc przełom roku 1939-1940, miałem okazję poznać pana Czesława osobiście, przeprowadzić z nim wiele inspirujących rozmów, z których ujawniał swoją taką właśnie patriotyczną, zdecydowaną i zdeterminowaną postawę wobec wyzwań współczesności. Chętnie opowiadał historię, ale był też takim zawsze bardzo dzielnym, bardzo dziarskim, przecież już wtedy, bo to były lata 90., starszym człowiekiem, ale budzącym ogromną sympatię swoją otwartością, życzliwością i taką wewnętrzną siłą. No, niestety Czesław Hołup zmarł w 2015 roku w Stargardzie Szczecińskim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Tesmer. Chciałbym z ramienia Stowarzyszenia Reduta Tradycji Historii Ziemi Lubawskiej w ramach organizowanej konferencji przedstawić Państwu postać podporucznika Stanisława Bali, pseudonim Sowa Sokół Leśny. Stanisław Bala urodził się 7 lutego 1906 roku w miejscowości Słup, to jest gmina Lisbark, powiat Działdowo. Miasteczko Lisbark jest częścią historycznej ziemi lubawskiej, która od czasów praktycznie drugiego pokoju toruńskiego do pierwszego rozbioru Polski była terenem przygranicznym, czy to z państwem krzyżackim, czy z Prusami, jak również po uzyskaniu przez Polskę niepodległości była terenem przygranicznym z Prusami wschodnimi. Stanisław Bala ukończył 5 lat szkoły niemieckiej. W 1918 roku wyjechał do pracy w Niemczech, skąd powrócił z rodzinne strony tuż po odzyskaniu przez te tereny, czyli przez ziemię lubawską, niepodległości, co nastąpiło w 1920 roku. W
1927 roku rozpoczął służbę wojskową w 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu. Po ukończeniu tej służby w 1929 roku przeprowadził się do Lidzbarka wraz z żoną. W maju 1939 roku został powołany do 1 Batalionu Obrony Narodowej. Wcześniej pracował w różnych firmach, przeważnie budowlanych, najczęściej jako cieśla, ale także w innych zawodach. Był bardzo generalnie uzdolnionym człowiekiem. Po wybuchu wojny brał udział w wojnie obronnej. 20 września został ranny w czasie obrony Warszawy. Po miesięcznej kuracji powrócił do Lidzbarka. Najprawdopodobniej uniknął wywózki do obozu jenieckiego dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego. Ponownie pracował w różnych firmach budowlanych. W 1942 roku podczas prac na lotnisku w Rypinie po raz pierwszy nawiązał kontakt z podziemiem niepodległościowym. Wkrótce został zaprzysiężonym członkiem Armii Krajowej, jednak po krótkim czasie gestapo zaczęło podejrzewać go o sabotaż i Stanisław Bala zmuszony był ukrywać się w lesie. Początkowo ukrywał się w zrobionej przez siebie ziemiance, później tułał się po lasach między Lidzbarkiem a Działdowem, gdzie ponownie natknął się na podziemie Armii Krajowej. Po raz pierwszy spotkał kapitana Pawła Nowakowskiego, wówczas komendanta obwodu Działdowo AK, który w 1944 roku mianował go dowódcą 10-osobowej drużyny leśnej obwodu Armii Krajowej Działdowo. Armia Krajowa w tym czasie na tych terenach zajmowała się głównie działalnością wywiadowczą z racji wcześniejszego przygranicznego położenia tych ziem z Prusami Wschodnimi. Po wejściu Sowietów na te tereny w styczniu 1945 roku struktury Armii Krajowej rozpadły się. Stanisław Bala powrócił do Lidzbarka i w lutym wstąpił do Milicji Obywatelskiej za zgodą i przyzwoleniem kapitana Nowakowskiego. Podobnie uczyniło też wielu dawnych konspiratorów, którzy chcieli zapanować nad chaosem, jaki nastąpił po wejściu Sowietów, a także prowadzili działalność wywiadowczą w Milicji Obywatelskiej, w UB. W maju 1945 roku Stanisław Bala opuścił szeregi MO z obawy przed dekonspiracją. W lipcu tego samego roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa wraz z synem Eugeniuszem, który wówczas jeszcze był funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Działdowie, co przyczyniło się do tego, że zostali zwolnieni z nakazem stawienia się na przesłuchanie następnego dnia. Stanisław Bala oczywiście nie zgłosił się na to przesłuchanie i ponownie uciekł do lasu. Jego syn Eugeniusz w wyniku represji Urzędu Bezpieczeństwa wkrótce uczynił to samo. W tym czasie w wyniku komunistycznych represji, licznych aresztowań, wywózek do pobliskiego obozu NKWD w Działdowie w lesie zaczęły samorzutnie tworzyć się grupy leśne składające się przeważnie z dawnych konspiratorów z czasów okupacji niemieckiej. Kapitan Paweł Nowakowski, pseudonim Kryjak, postanowił objąć dowództwo nad tymi grupami. No i tak zaczęły się zorganizowane przygotowania do ponownej konspiracji, tym razem w warunkach okupacji sowieckiej. Założycielami kompanii partyzanckiej Stanisława Bali Sokoła Leśnego byli także późniejsi jego dowódcy dwóch plutonów, Andrzej Różycki, pseudonim Zjawa, oraz Franciszek Wypych, pseudonim Wilk. Byli to doświadczeni konspiratorzy z czasów okupacji niemieckiej. Na początku 1946 roku uformowała się struktura organizacyjna Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Kryptonim Znicz pod dowództwem kapitana Pawła Nowakowskiego. Trzon tego batalionu stanowiła właśnie kompania partyzancka Sokoła Leśnego, którego liczebność od początku 1946 roku do wiosny gwałtownie wzrastała i w kulminacyjnym momencie wynosiła ponad 130 żołnierzy. W marcu Stanisław Bala podzielił kompanię na dwa plutony, którego dowódcami zostali wspomniani już tu Wilk i Zjawa. Jeden z plutonów posługiwał się bronią niemiecką, drugi posługiwał się bronią sowiecką. Później powstał jeszcze trzeci pluton rezerwowy, którego niezdeskonspirowani członkowie byli powoływani do niektórych akcji. Batalion Znicz nie bazował na strukturach Armii Krajowej z czasów okupacji niemieckiej. Bardziej przypominał samodzielną grupę ochotniczą,
działającą na terenie 9 powiatów i pogranicza 3 województw, to jest warszawskiego, olsztyńskiego i pomorskiego. Nie sposób w tej krótkiej prezentacji wymienić tutaj choćby niewielką część wszystkich operacji bojowych pod dowództwem podporucznika Stanisława Bali. Chciałbym wymienić w skrócie może te najważniejsze. W styczniu 1946 roku istniała duża potrzeba zaopatrzenia w broń i żywność. W kilku akcjach zaopatrzeniowych na magazyny żywnościowe Milicji Obywatelskiej oraz posterunki UB oddział zdobył znaczną ilość broni, gotówki, a także spirytusu, który w warunkach zimowych niezbędny był do ogrzewania ziemianek. Był także dosyć skutecznym środkiem płatniczym w tamtym czasie. W lutym oddział zajął gospodarstwo rolne zajęte przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Mieście Lubawskim. Przetrzymywali oni tam trzodę skonfiskowaną lokalnym gospodarzom. Znaczna część tej trzody wróciła do prawowitych właścicieli. Marzec był bardzo pracowitym miesiącem dla kompanii. Na początku tego miesiąca Bala dokonał w kilkudziesięcioosobowym składzie rajdu w rejon Kwidzyna i Grudziądza, podczas którego przemieszczali się z zarekwirowanymi samochodami, a nawet pociągiem. Podczas tego rajdu rozbroili 4 posterunki MO, 3 posterunki Służby Ochrony Kolei, zajęli 5 urzędów miejskich i gminnych. Stoczyli także 2 potyczki z grupami operacyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa. Po tym rajdzie dowódca zdecydował się na kolejny, tym razem na teren województwa olsztyńskiego w rejon Grunwaldu. Rajd z podobnym skutkiem, wygrane potyczki, zajęte urzędy. Zdobyta broń. W marcu też doszło do bardzo znaczącej potyczki pod Nowym Miastem Lubawskim z funkcjonariuszami UB i MO, którzy wpadli w zasadzkę bardzo zmyślnie przygotowaną przez Sokoła Leśnego. Wywabił ich ze swojej siedziby, po czym czekał na nich w dogodnym dla siebie miejscu. W starciu nie ucierpieli partyzanci, natomiast 5 funkcjonariuszy zginęło, 11 zostało wziętych do niewoli. W kwietniu żołnierze kompanii Sokoła Leśnego zajęli miasteczko Górno, gdzie ośmieszyli lokalne władze komunistyczne, każąc im maszerować w koło rynku, wykrzykiwać hasła antykomunistyczne. Musieli nawet wysikać się na portrety Lenina, Stalina, Bieruta. W kwietniu też doszło do brutalnego zamordowania jednego z partyzantów, 19-letniego Ignacego Kalisza, pseudonim Wrona, którego rannego zamęczył komendant, szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Działdowie, Stanisław Piwko. Był to typ, który wcześniej już otrzymał 2-krotnie ostrzeżenia od podziemia, że jeśli nie zaprzestanie brutalnego traktowania aresztowanych, zostanie zlikwidowany. Wkrótce po tym wydarzeniu został schwytany, zebrał się sąd polowy, który wydał na niego wyrok kary śmierci. Została ona od razu wykonana. W maju oddział dokonał największej swojej działalności akcji zaopatrzeniowej. Po zajęciu całego miasta Lisbark skonfiskowali ponad 2 miliony złotych z miejscowej garbarni. Pieniądze były bardzo potrzebne, ponieważ podziemie niepodległościowe wspierało materialnie rodziny aresztowanych członków konspiracji i płaciło też gospodarzom wspierającym partyzantów wiktem i opierunkiem. Żołnierze kompanii otrzymywali też niewielki żołd. W czerwcu oddział walczył z agitatorami i propagandystami przed referendum. Ośmieszali ich przed lokalną społecznością, każąc im zjadać publicznie partyjne legitymacje, popijając soloną wodą, co niektórych przepędzali, nakazując im natychmiastowy wyjazd. 2-krotnie bez własnych strat oddział rozbroił 50-osobowy oddział KBW przysłany do ochrony referendum. Zlikwidował też w czerwcu 6-osobową grupę pozorowaną, zorganizowaną przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Nowym Mieście Lubawskim. Mieli oni podkopać strasznie reputację podziemia niepodległościowego. Nie utrzymali się w terenie nawet jednej doby
Dzięki nim oddział zyskał również dosyć obszerną listę konfidentów. 30 czerwca doszło do największego starcia kompanii partyzanckiej dowodzonej przez podporucznika Balem z siłami resortu. Było to po zajęciu lokalu wyborczego w Dłutowie. Oddział postanowił przemaszerować. W tym lokalu oczywiście przeliczyli głosy. Wynik referendum. Postanowali w tym samym celu udać się do Starego Zielunia. Jednak tam czekały na nich znaczne siły UB, MO, a także NKWD, ponieważ komuniści zostali ostrzeżeni. W starciu brały udział nawet dwa wozy pancerne, jeden czołg. Partyzantom udało zdobyć się posterunek przy stracie trzech żołnierzy. Walka była bardzo zacięta, płonęły dookoła budynki. Jednak dowódca Stanisław Bala postanowił dokonać szybkiego odwrotu w obawie przed szybkim nadejściem kolejnego wsparcia. W lipcu po sfałszowanym referendum dowództwo batalionu Znicz podjęło decyzję o stopniowym wygaszaniu działalności. Zorganizowano bazę we Wrocławiu, gdzie na nowych personaliach stopniowo odsyłano zdekonspirowanych członków antykomunistycznej konspiracji. 1 sierpnia we wsi o nazwie nomen omen Syberia została zorganizowane uroczyste obchody drugiej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbyła się uroczysta msza polowa, obiad, narada dowódców. Latem i jesienią 1946 roku kompania walczyła głównie z obławami, którym wymykała się. Nasiliły się one, zwłaszcza po tym starciu pod Zieluniem. Komuniści zorganizowali dwie szeroko zakrojone akcje mające na celu rozbicie kompanii, jednak skończyły się one dla nich fiaskiem. 4 listopada 1946 roku koło leśniczówki Zielonka w drobnej potyczce zginął syn dowódcy, Eugeniusz Bala, pseudonim Wyrwisz. Ubowcy przechwycili jego ciało, jednak partyzantom udało się wykraść ciało Wyrwisza ze szpitala w Działdowie, po czym potajemnie pochowali je na cmentarzu w Lidzbarku. Po tym wydarzeniu oddział Sokoła Leśnego już po raz piąty w swojej działalności zajął miasto Lidzbark. Odcięto komunikację, zajęte zostały wszystkie posterunki, urzędy. Władze miasta musiały publicznie ściąć maszt z czerwoną flagą. W akcji brała również grupa dowodzona przez Wiktora Stryjewskiego, pseudonim Cacko. W grudniu kilku partyzantów zdobyło pokaźną ilość gotówki z banku spółdzielczego w Lubawie. W marcu 1947 roku cała kompania z rozkazu kapitana Nowakowskiego ujawniła się. Pozostali tylko niezdeskonspirowani członkowie, z których znaczna część pozostała na Dolnym Śląsku. Kompania Sokoła, tak podsumowując już, kompania Sokoła Leśnego dokonała kilkudziesięciu rozbrojeń posterunków MO, UB, ORMO. Niektóre z nich były kilkukrotnie rozbrajane. Wielokrotnie zajmowali urzędy, gdzie niszczono dokumenty, których komuniści mogli użyć do represjonowania lokalnej ludności. W ręce Stanisława Bali wpadło wielu funkcjonariuszy resortu, jednak likwidowani byli tylko ci, co do których nie było wątpliwości, że pozostawienie ich przy życiu pociągnie dalsze ich ofiary. Większość otrzymywała jednak kary chłosty i ostrzeżenia, a także nakaz zaprzestania działalności. Kompania miała bardzo wysokie morale, w oddziale panowała wysoka dyscyplina, żołnierze pokazywali się zawsze w pełnym umundurowaniu, co powodowało duże wsparcie u mieszkańców, widzących w nich swoje wsparcie wobec komunistycznych represji. Kompania posiadała nawet dwóch kapelanów, odprawiali msze polowe, udzielali sakramentów. Byli to ksiądz Groszkowski oraz ksiądz Kurowski, pseudonim Szczery, zaprzysiężony w podziemiu. Stanisław Bala był lubiany przez swoich podkomendnych, którzy darzyli go wielkim szacunkiem. Nawet długo po 1947 roku utrzymywali z nim stały kontakt.
sprawne dowodzenie miało również minimalizować straty ludzkie. Bala nigdy nie podejmował ryzykownych decyzji, by nie narażać życia swoich podkomendnych bez jakiejś większej potrzeby. Nigdy nie przegrał potyczki, a dobra taktyka powodowała, że wymykał się nawet zmasowanym obławą. Kładł duży nacisk na wywiad. Sposób rekrutacji powodował, że komunistom nigdy nie udało się umieścić w kompanii swojego szpicla, co było bardzo częstą przyczyną rozbijania oddziałów. Oczywiście po ujawnieniu Stanisław Bala nie miał spokoju ze strony komunistów. Został aresztowany w 1950 roku za szeptaną propagandę, za podważanie Sojuszu Polsko-Sowieckiego. Otrzymał wyrok 12 lat więzienia. W 1956 roku został zwolniony w wyniku amnestii. Dzięki staraniom i wysiłkom córki Stanisława Bali, pani Eryki Bala, został zrehabilitowany w 2002 roku. Jeśli chodzi o publikacje na ten temat, to pierwszą taką jest opracowanie popularno-naukowe pani Ewy Rzeszutko, Niezłomni z Nadwelu, Brynicy, Wkry i Drwęcy. Jest to drugie wydanie, pierwsze nosiło tytuł Partyzanci z Nadwelu, Brynicy, Wkry i Drwęcy. Jest tutaj opisana cała działalność kompanii Sowy, a także innych oddziałów na ziemi lubawskiej. Tutaj jest trzeci numer archiwalny kwartalnika Wyklęci, gdzie konspiracja antykomunistyczna ziemi lubawskiej jest głównym tematem. Temat jest poszerzony o wywiad z panią Eryką, córką, która przedstawia postać swojego ojca także od strony prywatnej. Opowiada też o bardzo wysokiej cenie, jaką zapłaciła rodzina. Syn zginął, żona Eryka nie dość, że więziona przez Niemców, później wielokrotnie aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa, torturowana, bita. Tutaj jest opracowanie Ruch Oporu Armii Krajowej, gdzie dr Tomasz Łabuszewski oraz dr Kazimierz Krajewski wnikliwie opracowali działalność batalionu Znicz. Jest szeroko opisana cała problematyka Ruchu Oporu Armii Krajowej. Pani dr Alicja Paczowska-Hałkę z delegatury IPN w Bydgoszczy poświęciła tutaj osobny rozdział postaci podporucznika Stanisława Bali. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że zainteresowałem tematem. Dziękuję. Pozdrawiam. Chciałbym Państwu przybliżyć dzisiaj sylwetkę Stanisława Kakowskiego-Kaźmierczuka, który był jednym z najdłużej walczących partyzantów powstania antykomunistycznego na terenie północnego Mazowsza. Nasz bohater przyszedł na świat 11 listopada 1898 roku w Dzielinie, miejscowości, która leży niedaleko Przasnysza. Rodzice Stanisława, Józef i Agata z Żebrowskich, pochodzili z drobnej szlachty mazowieckiej, o bardzo patriotycznych korzeniach. W jego rodzie możemy się doszukać korzeni przedwojennego kardynała Aleksandra Kakowskiego i posła Stronnictwa Narodowego Henryka Kakowskiego. Jako 20-letni chłopak Stanisław rozbrajał wycofujących się Niemców między innymi w Pułtusku i Zgierzu. Potem na ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego. Służył w 5. pułku wchodzącym w skład 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Młody żołnierz brał udział w wyzwalaniu Wilna i pracował m.in. w Łączności przy Sztabie Generalnym. Dzień temu bywał służbowo w Belwederze, co umożliwiło mu poznanie wielu znakomitych osobistości, które kształtowały rządy II Rzeczpospolitej, w tym osobiście marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1921 roku, mimo iż miał okazję pozostać, zdecydował się na niekontynuowanie kariery w wojsku. Powrócił w rodzinne strony i zaczął gospodarować na początku na wynajęte, a potem na swoim gospodarstwie, które liczyło blisko 40 hektarów. Zaangażował się również w działalność polityczną, ale mimo wcześniejszych kontaktów
z wpływowymi Piłsudczykami i samym marszałkiem, dołączył do Stronnictwa Narodowego. W grudniu 1923 roku poślubił w Czernicach Zofię Zembrzyską, która również wywodziła się z mazowieckiej szlachty zagrodowej. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: synów Henryka, Kazimierza i Huberta oraz córki Krystyny. Na początku okupacji niemieckiej w 1940 roku zaczął działać w podziemiu niepodległościowym. Nie mamy dokładnych danych na temat, jaka to była struktura, najprawdopodobniej któraś z lokalnych struktur niepodległościowych w rejonie Przasnysza. Wiemy natomiast, że w Armii Krajowej, co również jest zastanawiające, dlaczego Stanisław nie wybrał Narodowych Sił Zbrojnych, mimo swojej wcześniejszej pracy na rzecz Stronnictwa Narodowego, dowodził placówką konspiracyjną na terenie gminy Chojnowo. Wówczas przyjął pseudonim Jastrząb. Od 1944 roku, kiedy szczęśliwie udało mu się wymknąć mającym zatrzymać go Niemcom, zaczął się ukrywać. Po zakończeniu działań wojennych i wkroczeniu Armii Czerwonej, Stanisław Kakowski, będąc wierny swoim zapisanym w pamiętniku, który prowadził, iż wolności za darmo nikt nikomu nie da, postanowił kontynuować walkę z nowym okupantem. Przyłączył się do przasnyskiego ruchu oporu Armii Krajowej, noszącego kryptonim Las. W końcu 1946 roku, po rozbiciu tych struktur przez bezpiekę, przeszedł do 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Początkowo został przydzielony do oddziału Edwarda Dobrzyńskiego Ożyca, który dowodził komendą Płomień II. Kiedy komuniści zlikwidowali ten oddział, wszedł w skład struktur podlegających Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi. Rój mianował go natomiast dowódcą na powiat przasnyski, który nosił kryptonim Praga. Kazimierczuk brał m.in. udział w opanowaniu miejscowości Czernice Borowe, było to w październiku 1949 roku, rozbrajał posterunki milicji obywatelskiej, brał udział w wielu akcjach dywersyjnych, wymierzonych po wcześniejszych upomnieniach, kary chłosty, a niekiedy był zmuszony likwidować konfidentów, nadgorliwych funkcjonariuszy i działaczy partyjnych. Zagrożony aresztowaniem prawdopodobnie pod koniec 1950 roku na stałe przeniósł się do partyzantki. Jego patrol oraz inne struktury podziemia rozpracowywane były w operacji Urzędu Bezpieczeństwa, który nosił krytonim Rozbitki. Zostało w nich objęte ponad 30 osób z grona jego rodziny i krewnych. Ponieważ cieszył się bardzo dużym autorytetem wśród miejscowej ludności, dzięki niej miał doskonały wywiad, który pozwala mu tak długo działać i wymykać się kleszczom bezpieki, dla której stał się solą w oku. Po śmierci Roya w kwietniu 1951 roku Stanisław Kakowski był ostatnim z dowódców na terenie powiatu przasnyskiego. Od marca 1951 roku grupa Kazimierczuka w składzie Stanisław Kakowski i jego syn Henryk, noszący pseudonimem Henryk Herkules, oraz Jerzy Mionczyński, pseudonim Bochum Szary, ukrywali się w kilkunastu zaprzyjaźnionych gospodarstwach. 14 października 1951 roku bezpieka zdołała zlokalizować ludzi Kazimierczyka. Przyczyniła się do tego metoda używana również przy wielu innych rozpracowaniach zwerbowania byłego członka oddziału. Tym razem był to Tadeusz Skoczyla Scott, który należał do oddziału Roya, a który sam został zwerbowany przez swojego brata. Otrzymał pseudonim agenturalny Załęcki. Około 6 rano partyzanci zostali okrążeni w kadzielni przez kilkusetosobową grupę operacyjną, w skład której wchodzili żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze UB. Leśni w tym czasie znajdowali się w zabudowaniach Anastazego i Eugeniusza Pszczółkowskich, a o zbliżającym się niebezpieczeństwie poinformował ich inny sąsiad, Edmund Chmielewski. Podczas pierwszej próby wejścia do stodoły, w której znajdował się okrążony patrol NZW,
Wojska KBW zostały celnie ostrzelane, tracąc jednego zabitego. Komuniści postanowili więc użyć pocisków zapalających. Henryk i Jerzy Mionczyński próbowali wykorzystać zasłonę dymną i przebić się przez ten wrogi kordon. Jednak podczas próby zostali zabici z ogniem z karabinów maszynowych. Kazimierzu, który do końca ostrzeliwał się w płonącej stodole, najprawdopodobniej przeznaczył ostatnią kulę dla siebie. Po zakończonej walce represje spadły również na gospodarzy i sąsiadów, którzy udzielili schronienia i pomocy partyzantom. Zostali aresztowani i skazani na karę od roku do 5 lat więzienia. Ciała członków oddziału NZW przewieziono do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu. Do ich identyfikacji sprowadzono rodzinę Stanisława Kakowskiego. W obawie przed dalszymi represjami jego żona Zofia udała, że nie rozpoznaje ciał. Natomiast kiedy syn zobaczył zwęglone ciało ojca i brata, zażądał ich natychmiastowego wydania. W odpowiedzi Kazimierz i jego córka i jego siostra zostali dotkliwie pobici. Ciała partyzantów zostały najprawdopodobniej pochowane gdzieś w pobliżu budynku PUBP. Jednak do dzisiaj nie wiemy dokładnie i nie zlokalizowano ich ciał. Dziękuję bardzo za uwagę.